Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło i właściwie powinienem użyć takiej frazy. Jestem zaszczycony, mogąc powitać w murach profesor Mądry jest profesorem MIT, gdzie kieruje między innymi Mądry Lab, który zajmuje się sztuczną inteligencją, ale jest też współprzewodniczącym MIT AI Forum. To jest coś takiego, czego w Polsce, mam wrażenie, bardzo brakuje. To znaczy takiego miejsca, w którym inteligentni ludzie z nauki, biznesu, trzeciego sektora, polityki mogliby dyskutować o wyzwaniach, problemach tworzonych przez pojawienie się sztucznej inteligencji i bezliku narzędzi, które ona zaczęła dostarczać, ale wiemy, że jesteśmy, no mówiąc nawet skromnie, w połowie pierwszego dnia stworzenia. Wszystko przed nami w tej sprawie. Nawet trudno jest sobie wyobrazić co. Tym co zajmuje się od lat pan profesor Aleksander Mądry, który w OpenAI jest szefem działu preparedness, czyli przewidywania nieoczekiwanych konsekwencji, przygotowania się na nieoczekiwane konsekwencje. One właściwie wszystkie są nieoczekiwane i wiemy, że będzie inaczej niż sobie wyobrażamy, no ale to jak się do tego doda skalę globalną i fakt, że to nowe zjawisko dotyczy wszystkiego, z czym możemy mieć do czynienia, no to widzimy skalę wyzwania. Dlatego też bardzo się cieszę, że pan profesor Aleksander Mądry nie tylko przyjął nasze zaproszenie na ten wykład, ale też zgodził się być liderem takiego przedsięwzięcia, które wstępnie nazywamy Obserwatorium AI, które właśnie ma próbować odtwarzać, identyfikować zagrożenia, szukać może, co by się dało zrobić w tej sprawie, bo to zawsze jest ogromne wyzwanie. Wojtek Brzeziński, który będzie miał przyjemność być gospodarzem tego spotkania, wykładu pana profesora i potem debaty, do której państwa zapraszamy. Wojtek Brzeziński jest jednym z czołowych dziennikarzy zajmujących się tymi tematami w Polsce. Ci z Państwa, którzy choć trochę się interesują doskonale, to zapewne wiedzą, bo Wojtek dostał w tym roku Grand Press Digital, czyli najważniejszą branżową nagrodę dziennikarską. To okazja też, żeby mu pogratulować, ale poza tym będzie Wojtek, pokaż się Państwu. Ale poza tym będzie też koordynatorem tego obserwatorium. Mam nadzieję, że jeszcze przed letnim spotkaniem Consilium Civitas w Warszawie, to w tym roku 12-14 lipca, będziemy mogli ogłosić powstanie tego nowego ciała. Bardzo dziękuję, że obaj panowie znaleźli czas. Dziękuję, że Państwo do nas zechcieli przyjechać. Gorąco witam osoby oglądające transmisje, streamingi, między innymi na mediach Gazety Wyborczej, ale też na mediach Collegium Civitas, Consilium Civitas i innych. Dziękuję Gazecie Wyborczej za współpracę przy tak szybkiej organizacji tego przedsięwzięcia. Widać po zawartości auli, że jakaś siła rażenia gazety i mam nadzieję, że będzie to pierwszy z cyklu wspólnych wykładów Gazety Wyborczej i Consilium Civitas, że będziemy mogli w tej formule częściej Państwa gościć. A teraz już oddaję Panom głos, Wojtek Brzeziński i Aleksander Mądry. Ja nie zajmę dużo czasu, nikt nie czeka tutaj na to, co ja mam do powiedzenia oczywiście. Chciałem tylko powiedzieć, że miałem ogromny zaszczyt być przez jeden semestr w zeszłym roku studentem pana profesora Mądrego. Miałem jako stypendysta na MIT, pamiętam, że spędziłem dobre dwa tygodnie szukając rzeczy, które
w sumie jednej z najlepszych uczelni świata można, można byłoby studiować, które były byłyby naprawdę ciekawe, naprawdę otwierające umysł. I trafiłem na bardzo fajny kurs, który nazywał się Sztuczna inteligencja a procesy decyzyjne w społeczeństwie, który prowadził człowiek, którego nazwisko pojawiło się w katalogu tylko jako A. Madry. Przez pierwsze kilka dni nie miałem zielonego pojęcia, że ten człowiek ma cokolwiek wspólnego z Polską, ale wiedziałem, że to jest ten kurs, który absolutnie muszę zaliczyć i powiem Państwu, że to było najbardziej otwierające umysł kilkadziesiąt godzin w moim życiu, bo sposoby, na jakie pan profesor łączy kwestie stricte matematyczne, stricte informatyczne, to w jaki sposób buduje się fizyczny model sztucznej inteligencji z tym, w jaki sposób one wpływają na to, jak funkcjonuje całe nasze społeczeństwo i jakie problemy nam to funduje, problemy i szanse w najbliższych latach, jest czymś absolutnie niesamowitym. Mam nadzieję, że dzisiejszy wykład będzie dla Państwa tak olśniewający, jak wykłady pana profesora na MIT były dla mnie. A teraz już oddaję głos naszej dzisiejszej gwieździe. No, dziękuję, Wojtku. Tutaj żeś ustawił już odpowiednio, wiesz, oczekiwania, więc czuję, że będzie dobrze. Więc dobry wieczór Państwu. Nazywam się Aleksander Mądry. Generalnie tak, jestem profesorem na MIT już od wielu lat, ale tak, ja zajmuję się sztuczną inteligencją. Już to będzie chyba od 2017, czyli to będzie siódmy rok czy coś, ale przez większość tego czasu zajmowałem się nią w stricte techniczny sposób. W sensie to było tylko w jaki sposób no, się upewnić, że ono pracuje lepiej, bardziej niezawodnie, zrozumieć, co tam się w ogóle dzieje. I w pewnym momencie zrozumiałem, że no, okazuje się, że ta technologia zaczyna naprawdę dobrze działać. Co znaczy, że ona będzie używana i będzie używana w sposób no, w wielu, wielu, wielu dziedzinach. Co oznacza w końcu, że, tu jest jakieś sprzężenie, co oznacza w końcu, że no, każdy z nas będzie przez nią dotknięty. I w tym momencie to pytanie, ta realizacja powoduje, że zaczynasz sobie myśleć, że to już nie jest coś, co tylko inżynierzy powinni debatować, ulepszać i tak dalej. To jest temat, który powinien być częścią no, szerokiej społecznej dyskusji. I od tak 2 do 3 lat generalnie to jest coś, co się zajmuje. Wciąż zajmuję się techniczną stroną AI, ale też spędzam no, dość dużo czasu myśląc o tym, w jaki sposób no, te interakcje społeczeństwa i AI, no, i w jaki sposób o nich myśleć, o czym będziemy rozmawiać i rzeczywiście, żeby, jak mówię, żeby to nie było tylko to, że jest wykład, ja coś mówię, Państwo słuchają, ale żebyśmy mieli konwersację, bo mówię, że wiele z tych rzeczy to nie jest coś, co ja czy moi koledzy powinni by ustalać, to jest coś, co my jako społeczeństwo musimy ustalić. Więc tyle o mnie. Aha, no i drugi może ważny detal jest to, że rzeczywiście od jakiegoś czasu pracuję na OpenAI. Pewnie Państwo słyszeli o tej firmie. To jest dość ciekawe, bo tak naprawdę ja ich znam od 2017 roku również i wtedy to był taki mały startup, który robili bardzo ciekawe rzeczy, ale nikt o nich nie wiedział. No ale to się wszystko zmieniło. No i rzeczywiście mam pewien, jak ja to zawsze mówię, przywilej tego, że jestem w stanie widzieć przyszłość. Może po pół roku, może rok przyszłości, ale wciąż przyszłość i no, jest ciekawie. Może powiem tylko tyle. Dobrze, to może zacznijmy wykład i ja od razu mówię, że wbrew temu, znaczy nie, może nie wbrew temu, ale pomimo tych rozbudzonych tutaj może oczekiwań od Wojtka, ja nie będę za bardzo skupiał się na technicznej stronie AI. Nie będę mówił, jak ono działa i w ogóle jak to wszystko, właśnie jak te pewne idee, w jaki sposób one, no ich rezultatem są te produkty, z którymi mamy interakcje. To jest bardzo interesujące. Przy okazji, jeśli nie spróbowaliście takiego produktu jak ChatGPT, spróbujcie. To nie dlatego, że jestem z OpenAI, po prostu to jest technologia, którą po prostu trzeba doświadczyć. Jest za darmo, każdy może ją sobie założyć konto i użyć. Po prostu zobaczcie, bo to jest naprawdę coś, czego my jako ludzkość no nie mieliśmy takiej interakcji wcześniej. No przynajmniej z grubsza, wytłumaczę Was z grubsza. No więc zacznijmy. Więc właśnie może być dla Państwa zaskakujące, że tak naprawdę to, co chciałem po pierwsze powiedzieć, to jest to, że AI to nie jest nowa sprawa. Tak? Że
Pierwsza konferencja na temat AI to była w 1956 roku w Dartmouth. I to był właśnie ten moment, kiedy ludzie, którzy myśleli o czymś takim jak, AI, po prostu no, pojechali do lasu. Dartmouth jest położony generalnie w takich pięknych, raczej no, odludnionym kawałku Stanów. I tam sobie po prostu myśleli, zamknęli się, myśleli o tej nowej dziedzinie sztucznej inteligencji. Tak? Więc i no, oni zaczęli pracować i dość szybko no, były jakieś rezultaty. Na przykład okazuje się, że tak jak powiedziałem, że ChatGPT to jest coś, co może nie mieliśmy z tym no, kontaktu z tego rodzaju technologią w przeszłości, okazuje się, że może nie do końca. Że było coś takiego jak Eliza, to jest właśnie, no to jest chatbot. To jest pierwszy chatbot, który rzeczywiście w tym czasie to było coś, co nawet New York Times, czyli no, jedna z najważniejszych gazet w Stanach, pisała. Tak? To było coś, co ludzie rzeczywiście no, rzeczywiście sobie mieli te interakcje. Okazuje się, że to był bardzo, bardzo prymitywny chatbot, ale wciąż no, było coś takiego magnetyzującego w interakcjach z tym chatbotem, który spowodował, że to była przez długi czas duża atrakcja. Tak? Potem może no, państwo, którzy grają w szachy, może też słyszeli o takich rzeczach jak Deep Blue. To był pierwszy system AI, który wygra z człowiekiem, z Garym Kasparowem w szachy. Więc to też to było coś, zaczęliśmy widzieć, że okej, coś tam się dzieje. Później, nie wiem ilu z Państwa widzieli to, ale było także no, postęp w tej dziedzinie, w którym okazało się, że nie tylko komputer może wygrać no, w szachy z człowiekiem, ale także może wygrać w bardziej skomplikowaną grę, która jest grą Go. Tak? Więc były te bardzo, bardzo ważne no, takie po prostu kamienie milowe postępu w tej dziedzinie sztucznej inteligencji, ale wciąż tak naprawdę to no, może rzeczy jak samojeżdżące samochody, tak, które no, może nie do końca jeszcze samojeżdżą, ale no, jest to dość interesujące, jak dużo one potrafią zrobić, zaczęły się pojawiać. Rzeczywiście zaczęły się moment, kiedy ludzie zaczęli używać zaawansowanej sztucznej inteligencji, no i ona robiła coś, co wydawało się wcześniej, że tylko ludzie mogą robić. Tak? Ale nawet, wiesz, przez wiele lat, nawet jak była Tesla, ludzie, niektórzy używali jej, ona jeszcze nie była, ten autopilot mode nie był zbyt dobry. Tak naprawdę moment, no w sensie dopiero od, no możemy nawet powiedzieć dokładną datę, od kiedy AI rzeczywiście stało się tematem konwersacji, jak to się mówi, no w czasie kolacji. Tak? Że to nie było tylko coś, o czym ludzie słyszeli w wiadomościach, to są rzeczy, o których ludzie rozmawiają przy kolacji ze sobą. I oczywiście tą datą, no to jest no, 30 listopad 2022 roku, kiedy Sam Altman no, wysłał tego tweeta. Tak? Po prostu wysłał tweeta, który mówi, dzisiaj żeśmy, no, że tak powiem, otworzyli tą usługę ChatGPT, no, spróbuj porozmawiać z nią tutaj pod tym adresem. I ja pamiętam, jak to wyglądało, bo ja już w tym czasie miałem konwersacje z politykami, z różnymi no, ludźmi z trzeciego sektoru na temat, jak ważna jest sztuczna inteligencja, że trzeba o tym myśleć, że to rzeczywiście jest coś, no, co zmieni społeczeństwo. No ale oni tak słuchali mnie, ale tak naprawdę nie słyszeli. Tak? Dopiero jak pojawił się ChatGPT, dopiero wtedy nagle wszyscy się bardzo chcieli porozmawiać o sztucznej inteligencji. Tak? Więc ChatGPT to jest oczywiście no, taki flagowy przykład tego, co ta nowa, najnowsza fala sztucznej inteligencji potrafi zrobić, ale też no, pokazało się, że nagle po prostu AI może tworzyć no, sztukę, może też tworzyć filmy. Tak? To jest najnowsza no, generacja wideo z systemu Sora i generalnie cały ten film jest całkowicie sztucznie wytworzony. Tak? To nie jest jakieś edytowanie czegoś niejednoznacznego. Człowiek tylko po prostu wydał komendę, że chce jakiś film, który przedstawia nocne Tokio i kobietę idącą po prostu w pierwszym planie. I wszystko, co tu widzicie, zostało wygenerowane przez komputer od samego początku. Więc teraz przynajmniej nikt nie patrzy się na mnie dziwnie, kiedy mówię, że trzeba porozmawiać o sztucznej inteligencji jako o technologii, która dotyczy nas wszystkich. No ale jak już wiemy, że to jest temat do porozmawiania, to pytanie kolejne jest, to o czym tak naprawdę powinniśmy rozmawiać w kontekście AI? Tak? I po pierwsze,
Jedną rzeczą, którą chcę po prostu powiedzieć, to to, co oczywiście rozmawiać, to o możliwościach, o tych szansach, jakie AI stwarza. Tak? I na przykład, no, pomyślmy sobie o kwestii, no, kwestii transportu. Tak? Jeśli rzeczywiście nie musielibyśmy no, prowadzić samochodów, ile, no, jak to, jak bardziej, dużo bardziej wygodne nasze życie by się stało, nie musimy mieć może tylu parkingów, może nie musi być tyle zanieczyszczenia, też będzie mniej wypadków. To jest tylko jeden z przykładów tego, jak to może zmienić. Kolejny jest, no, jak się zorientujemy, dużo naszego życia, dużo naszej pracy to jest wypełnianie formularzy, pisanie jakichś maili, generalnie spróbowanie, po prostu, no, spędzamy dużo czasu na pisaniu rzeczy, które może nie są zawsze literaturą piękną o czymś, co rzeczywiście jest sztuką, po prostu no, ma taki czysto utylitarny charakter. Okazuje się, że sztuczna inteligencja może pomóc nam, żeby to nam zajmowało mniej czasu. Więc pomyślmy o usprawnieniu tego, usprawnieniu biurokracji i wszystkiego tego. Pomyślmy sobie o wpływie sztucznej inteligencji na medycynę. Tak? Medycyna, no jest to wciąż szalenie trudna domena. Zawsze no, ciężko jest postawić dobre diagnozy, postawić je szybko, upewnić się, że, no, że ta opieka medyczna jest dostępna, no, dostępna wszędzie. To trochę była taka ciekawa konwersacja, która właśnie była częścią AI Policy Forum, które, no, którym jestem koorganizatorem, gdzie generalnie była taka dyskusja no, panelowa na temat właśnie używania AI w medycynie. No i generalnie była osoba z Unii Europejskiej, która mówiła, no, że tak, to jest bardzo dobra technologia, ale upewnijmy się, że jest to bezpieczne, że to wszystko jest po prostu, no, no tak powiem, że prawa pacjenta są, no, są respektowane. To jest oczywiście prawda, ale tam na tym panelu więc powiedział, że tak, chcemy mieć sztuczną inteligencję w, no, w medycynie, ale tylko jeśli wszystkie te warunki są spełnione. Ale na panelu była osoba z Afryki. I ona powiedziała, że no czekaj. Ty masz prawo wymagać, że, no, że no, warunkiem wstępnym do używania sztucznej inteligencji w medycynie to są te wszystkie rzeczy, które powiedziałaś. To była kobieta, która była z Unii Europejskiej, ale w Afryce mamy troszkę inną sytuację. Tak, w Afryce nie jest pytanie takie w sensie, że o, w sensie jesteś w Brukseli, masz świetnych doktorów, dostęp do świetnych doktorów, to rzeczywiście no, twoja poprzeczka, jaką musi ta sztuczna inteligencja po prostu no, no, przeskoczyć, żebyś się zdecydowała jej używać, może być wyższa. W Afryce my nie mamy żadnych lekarzy, więc ja będę całkowicie lepiej z jakimkolwiek lekarzem, jeśli to jest no, taki, który został zbudowany przez inteligencję, niż nie mieć żadnego lekarza. Więc ta kwestia dostępu to jest też coś, o czym warto pomyśleć. Kolejną rzeczą to jest coś, co ja osobiście jestem najbardziej, że tak powiem, optymistyczny i coś, co naprawdę chciałbym, żeby, no, widzę, że tam będzie duży potencjał na pozytywną zmianę, jest edukacja, tak? No, edukacja, no, jesteśmy w miejscu edukacyjnym, więc edukacja jest niesamowicie ważna i wszyscy wiemy, jak bardzo zindywidualizowane podejście do nauczania, jak bardzo ono pomaga. Problem jest taki, że mało kto może sobie pozwolić na indywidualne nauczanie, tak? To jest cały, mamy cały system, który, no, racjonuje te dobro, potem mamy systemy selekcji na studia, do liceów i tak dalej, więc wyobraźcie sobie świat, w którym każdy może mieć swojego osobistego, po prostu osobistego korepetytora, kogoś, kto wytłumaczy wszystko, co chcemy wiedzieć, odpowie na wszystkie nasze pytania, dostosuje się z no, wyjaśnieniami do naszego stylu myślenia, naszych po prostu może tego, czego no, no, co rozumiemy lepiej, co rozumiemy gorzej, wytknie nam błędy, jakie robimy w naszych rozwiązaniach i każdy to ma praktycznie za darmo, albo po prostu za darmo. Pomyślmy sobie, jak dramatycznie lepsze no, byłaby edukacja na świecie, gdybyśmy to mieli. Jest taki produkt Canmigo z Khan Academy, to jest takie po prostu no, wielki, bardzo, bardzo dobry portal edukacyjny dla dzieci, który nad tym pracuje. I to jest właśnie, uważam, że to będzie wielka możliwość, żeby naprawdę zmienić no, naprawdę no, świat tak naprawdę. Kolejna rzecz to jest nauka, tak? Więc no, nauka to jest trudny kawałek chleba i wciąż no, jest to w sensie, że taki testament do naszych, no, do ludzkości, że jakoś mozolnie jesteśmy w stanie zrozumieć ten świat i no nie wiem, po prostu zbudować tą technologię, nowe lekarstwa, nowe sposoby leczenia.
Ale no, to wszystko robimy, ale tak naprawdę musimy sobie uświadomić, że my jako ludzie no, nie wyewoluowaliśmy do tego, żeby myśleć o, na przykład o chemii albo o biologii. Tak? Nauczyliśmy się, jak o tym myśleć, ale to nie jest coś, co przychodzi nam naturalnie. Wyobraźmy sobie, że sztuczna inteligencja wspiera nas w stawianiu hipotez, w może weryfikowaniu tych hipotez. Po prostu wyobraźmy sobie świat, w którym naukowiec współpracuje z tym no, sztuczną inteligencją, żeby rzeczywiście zrozumieć świat. To wciąż tylko raczkuje, ale sądzę, że to także no, generalnie umożliwi wiele różnych postęp, którego, no, który no, mam nadzieję będzie wspaniały. Więc dobrze, więc to są te szanse, to są te możliwości i naprawdę jest bardzo ważne, żeby nie stracić tego z oczu, no ale także są wyzwania. Tak? To nie jest, to wszystko nie będzie tak dobrze automatycznie, po prostu no, niezależnie od tego, co zrobimy. Są pewne ważne wyzwania i ja chciałem no, parę z nich w reszcie tego wykładu, parę z nich podświetlić. To, co jest ważne, ja użyłem słowa wyzwanie, nie problemy, nie po prostu błędy, bo każde to jest naprawdę takie wyzwanie. W sensie to jest rzeczywiście coś, jakaś aspekt sztucznej inteligencji, który jeśli, no, nie, po prostu, jeśli nie potraktujemy tego we właściwy sposób, to może być bardzo, bardzo źle, ale zawsze każda z tych możliwości pokazuje, że tak naprawdę jeśli no, poprowadzimy ten proces we właściwym kierunku, to tak naprawdę będziemy mieli z tego no, dużo, dużo korzyści. Tak? Więc zawsze to jest takie yin-yang, że to jest tak naprawdę jest pewne wyzwanie i ważne jest, żebyśmy sprostali temu wyzwaniu i to będzie pozytywna, a nie negatywna rzecz. Ok, więc jakie są te wyzwania? Więc wyzwanie pierwsze jest dotyczy AI i nieomylności. Okay. No więc okazuje się, że AI z całym tym okej, okay, coś tutaj nie zadziałało z tej animacji, okej, okay, zadziałało teraz, z całym tym bardzo imponującą możliwościami, no nie wiem, samochody, które same jadą, te mamy tą algorytmy, które rozpoznają obrazy. Okazuje się, że można je oszukać. Tu jest przykład tego, że mamy po prostu algorytm AI, który rozpoznaje, no, kto jest na zdjęciu, po prostu na podstawie, znaczy analizuje zdjęcie i pokazuje, kto tam jest. I okazuje się, że można sobie zaprojektować okulary z takim ciekawym wzorem, że założymy te okulary i ten sam system AI myśli, że jest kimś kompletnie innym. Więc można je oszukać. Tak? Z drugiej strony, nawet jak my nie staramy się oszukać sztucznej inteligencji, ona czasem po prostu no, coś nie zadziała. To jest przykład Tesli na autostradzie, która była w autopilot mode i był przewrócona była ciężarówka. Generalnie Tesla wjechała w tą ciężarówkę, nawet nie zwalniając. Tam jest troszkę ślady hamowania, dlatego że kierowca wcisnął hamulce. Po prostu Tesla nie zauważyła samochodu, który był na autostradzie. Więc sztuczna inteligencja nie jest nieomylna. Więc tak, AI popełnia błędy, to jest fakt, ale to, co chcę tutaj zwrócić uwagę na wyzwanie jest, no to jest wyzwanie samo w sobie, ale to, co jest dodatkowym wyzwaniem, to jest, że no, ludzie również popełniają błędy, tak? I to, co jest ciekawe tutaj, że jakiś czas temu było bardzo głośno, że tak powiem, dyskutowane w mediach wypadek, w którym Tesla w San Francisco, Tesla w tym autopilot mode po prostu spowodowała karambol w tunelu. Tak? I ludzie powiedzieli, że no jak to tak można, to jest po prostu ta sztuczna inteligencja, to w ogóle nie powinniśmy tym samochodom pozwolić jeździć na drogach i tego rodzaju obawy. No i w pewnym sensie jest to prawda, ale tak naprawdę potem ja zobaczyłem sobie bo to było w tunelu, więc tam była kamera, można sobie zobaczyć, jak ten wypadek się zdarzył. I to, co się zdarzyło, to rzeczywiście ta Tesla jechała i nagle zaczęła gwałtownie hamować. I zaczęła gwałtownie hamować, więc samochód za nią wpadł, a potem ten drugi samochód na nią wpadł i tak się zrobił karambol. Nikomu się tak naprawdę nie stało, tylko się samochody zniszczyły. Tak sobie pomyślałem, no tak, sztuczna inteligencja zawiodła tutaj, no ale będąc kierowcą i obserwując, co ludzie robią na autostradach, to nie było nic nadzwyczajnego, tak? Że tego rodzaju rzeczy, a nawet gorsze, to ja widzę no, przynajmniej raz w tygodniu na autostradzie. Tak? Więc właśnie to jest to pytanie, tak? Że jak ludzie hamują na autostradzie gwałtownie albo robią no, dużo głupsze rzeczy, no to w pewnym sensie wzruszamy ramionami
i uważamy, no tak, no, coś się zdarzyło, no ale no, coś, no wiesz, jak to się mówi, popełniać błędy jest rzeczą ludzką. Więc pytanie jest takie, no, więc jak myślimy sobie o sztucznej inteligencji, jaki poziom zawodności jest dla nas zaakceptowany? Bo teraz wydaje się, że nie ma żadnej tolerancji, tak? Że każdy błąd sztucznej inteligencji jest dyskwalifikujący, no ale czy to rzeczywiście jest właściwy, no, właściwy punkt odniesienia? I ja nie mówię, że powinniśmy traktować sztuczną inteligencję no, na tej samej stopie jak ludzi, ale ważne jest, żeby rzeczywiście przemyśleć, no, co będziemy tolerowali, tak? W jaki sposób, dlaczego w ogóle jesteśmy w porządku z tym, że ludzie popełniają błędy, czasem bardzo głupie błędy, a sztuczna inteligencja popełnia błędy i z tym już nie jesteśmy okej. Okay. Jak mówię, ja nie mówię, że to znaczy, żeby się zaakceptować wszystkie błędy, jaką sztuczna inteligencja popełnia, ale na pewno ważne jest, aby mieć tą konwersację właśnie, z czym będziemy komfortowi, z czym będziemy jako społeczeństwo będziemy w porządku. Więc to jest pierwsze wyzwanie. Drugie wyzwanie jest takie bardziej filozoficzne. Jak Państwo będą widzieli, tu jest więcej filozoficznych pytań. Jest, czy AI daje nam to, czego chcemy? Okay? Co mam na myśli? Więc jedną z rzeczy, którą w pewnym sensie jest i no, magiczna, jeśli chodzi o AI, ale także tak naprawdę uważam, że dość zwodnicza, jest, że w pewnym sensie AI jest przedstawiane dla nas jak taka właśnie lampa Gina, tak? Że po prostu cokolwiek chcemy, to po prostu, no, po prostu mówimy, jakie jest nasze życzenie, tak? Wklepujemy nasze życzenie w ChatGPT i potem pocieramy lampę i nasze życzenie się staje prawdą, tak? To jest tak jak no, lampa Gina, że masz trzy życzenia, tak działa. Więc to jest sposób, w jaki ta technologia jest przedstawiana. Tak? To jest, jak my zaczynamy o niej myśleć. Ale uważam, że to jest no, bardzo niebezpieczny sposób myślenia o tej technologii. Dlaczego? No, po pierwsze, Państwo pamiętają, wszystkie opowieści, legendy o Ginie zawsze mają jeden morał. Jaki jest morał? Jest taki, no, że no, bądź bardzo ostrożny, w sensie, że czasem to, co ci się wydaje, że chcesz, to nie jest to, co chcesz. Tak? Że zawsze są te historie, że mówisz, jakie jest twoje życzenie i ten dżin wypełnia to życzenie, no tak przynajmniej technicznie, ale tak naprawdę okazuje się, że to jest nie to, totalnie wypacza to, co mieliśmy na myśli. Tak? I okazuje się, że to jest coś, co bardzo często zdarza się także w AI. I tu jest przykład tego. No więc w pewnym momencie grupa naukowców chciała zbudować model AI, który po prostu rozpoznaje gruźlicę na zdjęciach rentgenowskich. Tak? Więc to tam już nie musimy wchodzić w szczegóły, jak to robi, ale zbudowali ten system, który wydawał się, że w testach testowali go, wydawało się, że działa świetnie. Potem go jednak no, wystawili na próbę, w sensie no, go zaczęli używać no, w życiu codziennym i okazało się, że ten model jest bardzo kiepski, że w ogóle nie działa, totalna porażka. I oni zastanawiali się, no, co poszło nie tak. No i długo się tym głowili, aż w końcu coś zauważyli, tak? To, co zauważyli, że tak naprawdę to, co ten model robił, to nie jest tak naprawdę rozpoznawanie na tych zdjęciach, czy to zdjęcie przedstawia kogoś, kto ma gruźlicę. To, co ten model robił, to tak naprawdę on starał się ustalić, jaki aparat rentgenowski zrobił to zdjęcie. I tak naprawdę cała decyzja była taka, czy ten aparat jest nowego typu, czy starego typu. No i no oni byli totalnie skonfundowani, w sensie, no dlaczego to totalnie nie, no co to ma do rzeczy z tym, czy tutaj jest gruźlica, czy nie jest gruźlica na tym zdjęciu rentgenowskim, ale w końcu się zorientowali, o co chodzi. No zorientowali się, że to była no projekt, no, który został wykonywany w kraju rozwiniętym. No i w krajach rozwiniętych gruźlica jest rzadką chorobą. Więc tak naprawdę no, potrzebowali przykładów no, zdjęć rentgenowskich gdzie rzeczywiście ktoś ma gruźlicę, żeby nauczyć ten system, no, jak wygląda zdjęcie z kogoś, kogo ma gruźlicę, no, w przeciwieństwie do kogoś, kto nie ma gruźlicy. Więc te zdjęcia z przypadkami gruźlicy no, musieli po prostu zimportować z jakiegoś nierozwiniętego kraju, tak? Bo tam było dużo więcej tych przypadków. I to wszystko było w porządku, dopóki nie zorientowali, że no, ale w tych nierozwiniętych krajach są starsze maszyny rentgenowskie. Więc okazało się, że model, on tylko chciał się dowiedzieć, czy no, w jaki sposób ja wiem, czy jest właściwa odpowiedź, w sensie tak lub nie.
i się domyślił, że to, co mieliśmy na myśli, to po prostu chcemy wiedzieć, czy to jest stara maszyna, czy nowa maszyna. I to jest to, co on zrobił. I w pewnym sensie no, my powiedzieliśmy, no tak, wiesz, chcemy, żebyś, no mówimy temu systemowi, tak, pocieramy tą lampę Gina, że chcemy, żebyś nam powiedział, no tak, nie, w zależności od tego, czy jest tam gruźlica, czy nie. A to, co mógł zrozumieć, chcesz, o, chcesz mi powiedzieć, że to jest nowy model, była nowa maszyna rentgenowska, albo stara maszyna rentgenowska, tak? Gene źle zrozumiał, źle zinterpretował nasze życzenie, tak? I to się okazuje być, no to jest dość taki, no, dość drastyczny przykład tego, ale to, do tego typu problemy okazują się być bardzo, bardzo powszechne, tak? Ja to nazywam takim problemem leniwego, ale zdolnego studenta, że no, ja wyobrażam sobie sytuację, że ja mam jakiś wykład, tak? I no, to jest wykład, który kończy się egzaminem. I mam takiego studenta no, na roku, który po prostu jest bardzo zdolny, ale totalnie zainteresowany tym, czego uczę. To jest oczywiście niemożliwe, ale no, powiedzmy, teoretycznie się zdarza. I ten student, no oczywiście, on wciąż chce dostać piątkę na koniec tego egzaminu, no więc jak to mógłby zrobić? No mógłby oczywiście nauczyć całego materiału i zdać pięknie egzamin. Ale to jest tylko jeden sposób, w jaki on mógłby dostać piątkę. Inny sposób byłby taki, żeby popatrzeć na wszystkie egzaminy z poprzednich lat i mówi, o, profesor Mądry nigdy nie pyta o tą część materiału, nie ma powodu się uczyć. A do tej części materiału to jest zawsze test wielokrotnego wyboru i tutaj normalnie to zawsze tutaj widzę, że to najczęściej jest odpowiedź B, czasami odpowiedź C, no to ja to wykombinuję po prostu, ja nie muszę wiedzieć tak naprawdę tego materiału, po prostu wykombinuję zgadne odpowiedzi, tak? No i się okazuje, że czasem właśnie ta leniwa odpowiedź, leniwy sposób zdania egzaminu, zdaje egzamin, tak? I to się właśnie zdarzyło, no to jest właśnie analogia do tego, co się zdarzyło z tym no, rozpoznawaniem, czy ktoś ma gruźlicę, czy nie. I to jest naprawdę bardzo, bardzo permanentny problem w sztucznej inteligencji. On się no, po angielsku nazywa alignment problem i właśnie chodzi o to, w jaki sposób my wyspecyfikujemy, co my tak naprawdę chcemy tą sztuczną inteligencję, żeby zrobiła, żeby ona nie wypaczyła naszego życzenia i wypełniła je w sposób, który tak naprawdę jest totalnie nie to, o co nam chodzi. I to tak przy okazji ten problem właśnie o tego, co sztuczna inteligencja nam daje, generalnie no, nawiązuje do kolejnego ważnego wyzwania, które mówi o AI i uprzedzeniach. Tak? Więc coś się ciekawego zdarzyło w konkretny sposób, znaczy w sensie gdzieś to było chyba w latach może 2016 jakoś tak. No, ludzie się bardzo zapalili do tego pomysłu, żeby używać sztucznej inteligencji do zatrudniania ludzi. Tak? No bo wiadomo, zatrudnianie ludzi to jest bardzo kosztowny proces, bardzo ważny proces, ale bardzo kosztowny proces i jest bardzo subiektywny, tak? I w sensie, no więc wiadomo, że komuś się spodoba ta osoba na interwiu z jakichś powodów totalnie niemerytorycznych, tak? Więc myśleli sobie, o, no to użyjemy sztucznej inteligencji, sztuczna inteligencja jest tylko, ona się, że tak powiem, trenuje na danych, jest obiektywna, bo wszystko jest po prostu, no wszystko tylko zależy od danych, a nie od jakichś subiektywnych cech. No więc to, co pomyśleli, to zrobili i właśnie było kilka algorytmów, które miały właśnie służyć do zatrudniania właściwych kandydatów, w sensie, żeby robić selekcję kandydatów, ale niestety bardzo szybko zorientowali się, że to była totalna porażka. Dlaczego była to porażka? Co się okazało? No, że sposób, w jaki te algorytmy podejmowały decyzje, był pełen no, uprzedzeń społecznych, tak? I no, mój ulubiony przykład tego był jeden z tych modeli, który uważał, że dwie najważniejsze cechy, żeby kandydat był dobrym pracownikiem, to jest to, że mają na imię Jared i że grali w lacrosse w liceum. Jak chcę to wyjaśnić, to jest jasne dla ludzi w USA, więc Jared to jest takie typowo no, imię kogoś, kto jest nazywany WASP, czyli to jest taki no, klasyczny Amerykanin biały. To jest takie bardzo, no to imię najczęściej, po pierwsze no, to jest męskie imię, po drugie to jest imię właśnie, które jest rasowo bardzo, no, bardzo no, odpowiada często białym, no, ludziom białej rasy. A lacrosse, nawet nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to jest za sport, to jest taki bardzo niszowy sport, który jest tylko najczęściej grany w bardzo elitarnych szkołach. Tak więc tutaj pokazujemy, że model uznał, że o, kiedy chcesz, żebym zatrudnił dobrych kandydatów, na podstawie tych danych, na podstawie tego, co, no, co ja wywnioskowałem, to jest to, co masz na myśli. Tak? Dlaczego tak się dzieje? No jedną odpowiedzią mogło być powiedzieć, że no to wiesz, ta sztuczna inteligencja jest po prostu jest rasistowska, albo jest antyfeministyczna, albo coś takiego.
Ale tak naprawdę to nie jest to, co się dzieje. Ta technologia jest po prostu technologią. To, co się dzieje, to jest znowu wracamy do tego leniwego, zdolnego studenta. To, co się dzieje, ten student dostał zadanie powiedzieć, że no, twoim zdaniem jest popatrz się na te wszystkie przypadki ludzi, których zatrudniliśmy albo nie zatrudniliśmy w przeszłości i twoim zdaniem jest przewidzieć dla każdego z tych kandydatów, czy byśmy go zatrudnili, czy byśmy go nie zatrudnili. No i co się okazuje? No, okazuje się, że tak naprawdę to nie jest to, że ta sztuczna inteligencja jest rasistowska, sztuczna inteligencja jest antyfeministyczna, to my byliśmy właśnie rasistowscy i antyfeministyczni. Że naprawdę to jest dowód na to, to jest takie lustro, które pokazuje, że są rzeczywiście te uprzedzenia w tych decyzjach, które my jako ludzie podejmowaliśmy w przeszłości, a sztuczna inteligencja, no ona nie wie, o co tak naprawdę nam chodzi, więc domyśla się, że to pewnie o to chodzi, no bo to jest te właśnie, to są te wzorce, które pokazują, że pozwala mu zreplikować te decyzje, które my żeśmy zrobili w przeszłości. Tak? Więc w sensie to, jest, to się dzieje, to zadanie jest niejasne, nie jest doprecyzowane, więc to, co AI robi, no to ono robi regresję do normy. A co jest normą? No normą jest to, co pokazują te historyczne dane, tak? Więc w pewnym sensie to jest ten problem z AI, że kiedy nie dospecyfikujemy, o co nam chodzi, no to możemy mieć niespodzianki, bo pewne rzeczy, które może sobie nie uświadomiliśmy, a i byśmy bardzo nie chcieli, zostaną zreplikowane przez tę sztuczną inteligencję. I oczywiście ludzie, jak sobie zorientowali się, no próbowali się, okej, okay, to jak to naprawimy? I pewnie Państwo słyszeli niedawno o systemie Gemini, które Google wypuścił. I to, co Gemini robi, to przy okazji to także OpenAI robi i inne firmy robią, starają się tak no, przeciwdziałać tym historycznym takim, no, tej stronniczości tych danych, tak, tych uprzedzeniom. Więc zastanawialiście się, Gemini, no, wiesz, wygeneruj mi no, obraz amerykańskiej kobiety, co dostaniemy dość zróżnicowane rasowo przykłady. Tak naprawdę, jeśli się patrzymy na, no, popatrzymy się na zdjęcia w internecie amerykańskich kobiet, pewnie te proporcje rasowe mogą być troszeczkę inne. Tak? Ale one są troszeczkę tutaj naprawiane w imię tego, że jesteśmy świadomi tych historycznych uprzedzeń i staramy się je jakoś naprawić. Więc to jest to, co tutaj, to jest odpowiedź na to pytanie. To, co było bardziej problematyczne, to jest pytanie, dlaczego Państwo słyszeliście o tym algorytmie, jest odpowiedź na to pytanie. To jest po prostu, no, granie, pytanie jest takie, że chciałbym mieć no, ilustrację no, niemieckich żołnierzy z 1943 roku. Tak? I ja chcę powiedzieć coś bardzo, bardzo jasnego, tak? Że to jest wypadek przy pracy. Tak? To nie jest tak, bo słyszałem różne opinie, to nie jest tak, że ktoś popatrzył sobie w Google i powiedział tak, to jest dokładnie, co my tu chcemy mieć. Tak? Że to taka jakby równouprawnienie to równouprawnienie. To jest oczywiście, to są powody techniczne, dlaczego to się zdarzyło i to zostanie naprawione, ale to też pokazuje, że no właśnie, że jest pewne napięcie tutaj, tak? Że jest tutaj, no niestety nasz świat nie jest idealny i jak staramy się go skorygować w tej soczewce sztucznej inteligencji, no to musimy, każda interwencja ma jakieś konsekwencje. Tak? I to jest dobre przypomnienie tego. I tutaj się pojawia takie bardzo fundamentalne wyzwanie. Tak? To wyzwanie jest właśnie, co my tak naprawdę chcemy, żeby AI robiło, tak? Czy chcemy, żeby korygowało te historyczne różne, no, różne skrzywienia? Jeśli tak, to które i jak? Więc generalnie to jest bardzo fundamentalne pytanie, tak? W sensie, co jest tutaj właściwą odpowiedzią na dane zapytanie? I jak się Państwo domyślicie, możemy to o tym porozmawiać po wykładzie, pewnie my się nie zgodzimy. Znaczy na pewno będą, jestem w stanie się założyć, że będą takie pytania, na które, co jest właściwą odpowiedzią na to, w tej sali my się nie zgodzimy, co jest. Co rodzi kolejne pytanie? Kolejne pytanie jest takie, to kto powinien o tym zdecydować? Co ten algorytm odpowie, tak? No bo używamy, na końcu to Gemini czy ChatGPT jest czym jest, wpisujemy to zapytanie, dostajemy odpowiedź. Kto decyduje? Kto? No, co on odpowie? Oczywiście technicznie to te firmy, które to robią te modele, ale te firmy, mogę Państwu powiedzieć, nie chcą podejmować tej decyzji także, tak? Bo to jest skomplikowana decyzja i pytanie, czy może powinniśmy być w świecie, w którym może każdy ma swoją wersję sztucznej inteligencji, która się dopasowuje do ich preferencji?
może powinniśmy mieć jakiś demokratyczny, po prostu demokratyczny proces, w którym wybieramy i w jaki sposób, jakie są właściwe odpowiedzi? No, ja nie wiem, jaka jest odpowiedź, ale to jest absolutnie ważne pytanie, które, z którym musimy się skonfrontować. Tak? Bo nie możemy tego zamiatać pod dywan, bo będą się tylko działy rzeczy takie jak takie i to no, no, tak naprawdę to nie jest zdrowe. Okej. Okay. Troszeczkę zmieniając temat, kolejne wyzwanie, które jest bardzo ważne, żeby dyskutować o tym, jeśli mówimy o sztucznej inteligencji, jest sztuczna inteligencja i praca. Tak? Więc no, najczęściej ludzie, jak myślą o sztucznej inteligencji i pracy, to myślą o automatyzacji. Także przyjdzie AI i nas po prostu cały nasz zawód to się okaże, że totalnie potrzebny, bo teraz AI może go robić lepiej, za darmo, albo za niewielkie pieniądze i tak dalej. To przy okazji nie jest prawda, szczególnie to za darmo, ale, no, ale coś w tym jest. I to rzeczywiście jest no, coś, czym się powinniśmy zastanawiać, ale tak naprawdę ja chcę, żebyśmy zapominali, że mimo, że nasze myśli zawsze od razu skupiają się na automatyzacji, to, o czym powinniśmy myśleć dużo więcej, jest kooperacja. Tak? Że to nie jest tak, że nas sztuczna inteligencja automatyzuje, tylko że my współpracujemy z sztuczną inteligencją, żeby stać się bardziej produktywni, żeby no, nasza praca była lżejsza, żeby była, no, żebyśmy byli w stanie robić więcej. Tak? To ten przypadek tego, nie wiem, pisania jakichś maili pracowych, tak? Może użyjemy sztucznej inteligencji, żeby ten pierwszy szkic tego maila, to sztuczna inteligencja pisze, a my potem poedytujemy i poprawimy go, żeby było dobrze. Więc to nie jest tak, że jesteśmy zautomatyzowani przez to sztuczną inteligencję, po prostu pewna część naszej pracy, która może nie jest nawet ta najbardziej ciekawą część naszej pracy, zostaje zautomatyzowana. Tak? I to jest, ja dużo upatruję korzyści z tego drugiego sposobu używania sztucznej inteligencji zamiast tego pierwszego. Mimo, że wszyscy fiksujemy na tym pierwszym. Tak? Więc jaka będzie przyszłość rynku pracy? No po pierwsze to ja tak naprawdę nie wiem, ale pospekuluję. Więc po pierwsze, no jak mówię, chciałbym, żebyśmy nie myśleli o tym, które zawody są zautomatyzowane albo coś, bo to nie jest dobra jednostka do myślenia o tym. Musimy sobie myśleć o zadaniach, o konkretnych. Każdy zawód no, składa się z różnych zadań, które wypełniamy w tym zawodzie. Tak? Jak jesteś dziennikarzem, no to piszę artykuły, przeprowadzam wywiady, wyszukuję wiadomości, też myślę o tym, co tak naprawdę chcę napisać. I to są różne zadania. Tak? Niektóre z nich lubimy, niektóre z nich nie lubimy i może tylko niektóre z nich mogą być zautomatyzowane. Tak? Więc to po pierwsze. I teraz jak mówię, no, niektóre zadania zostaną zautomatyzowane, tak? Już zostały zautomatyzowane, tak? No, jak mówię, jak nie używacie ChatGPT do rzeczy, to zorientujecie się, jak łatwo są takie pewne nudne rzeczy, które trzeba zrobić. No, jak łatwiej jest no, zrobić je używając ChatGPT. I co jest ciekawe, to jest troszeczkę zaskakujące było, no, jak ludzie no, zajmowali się automatyzacją i używaniem sztucznej inteligencji do tego, ich głównym zainteresowaniem była automatyzacja pracy manualnej, tak? To się zastanawiali, żeby mieć roboty, które potrafią wszystko produkować i tak dalej. To się okazało bardzo trudne. To, co się okazało łatwiejsze, to zautomatyzowanie zadań, które no, ci pracownicy intelektualni robią, tak? Na przykład w szczególności programiści. Więc jest pewna ironia, tak? Że właśnie programiści w pewnym sensie no, zbudowali no, narzędzia, które tak naprawdę najbardziej w tym momencie dotykają ich własnego zawodu. Tak? I co jest ciekawe, to sądzę, że co się stanie, jest to, że nasza praca może się okazać, że będziemy pracowali mniej, bo będzie dużo takiego, no właśnie, tych monotonnych, nieprzyjemnych części naszego pracy, które zostanie zautomatyzowana, ale w sensie nasza praca będzie trudniejsza, znaczy no, miała więcej wyzwań. Dlaczego? No bo wszystkie te proste elementy naszej pracy zostaną zautomatyzowane. Więc to, z czym my będziemy potrzebni, to myśleć o tych trudnych rzeczach, które nie jest łatwo zautomatyzować. Tak, więc powiedzmy, ludzie mówią o pracy prawnika. Nie sądzę, że prawnicy zostaną pozbawieni pracy, ale pewnie jak ktoś no, wie, jak to działa, że no, jak zaczynasz swoją karierę prawnika, no, to zaczynasz po prostu głównie, przynajmniej w dawniejszych czasach, to było czytanie dokumentów, pisanie różnych, no, różnych formularzy, tam szkiców, pozwów i tak dalej. I no, teraz może nie będzie tego potrzebne, więc tak naprawdę tego nikt nie musi robić, więc to, co trzeba będzie wciąż robić, to wymyślić o strategii. Okej, w jaki sposób tutaj będziemy tutaj mieli argument przed sądem, żeby tutaj dojść do tego wyniku. Takie, no to są trudne, wymagające zadania. Tak? Też może bardziej interesujące, ale bardziej wymagające. Więc to, co jest, to może się zdarzyć, pewien problem tutaj będzie taki, że pamiętajmy, że te bardzo
Te bardzo nudne zajęcia, mocne zajęcia, to jest także sposób, w jaki się my uczymy zawodu, tak? Że właśnie na początku tylko robimy takie te proste rzeczy, bo w ten sposób się zapoznajemy z zawodem i z czasem robimy bardziej zaawansowane rzeczy. Po to mamy stażystów i tak dalej, tak? No ale teraz może nie będzie potrzeby, żeby mieć stażystów, to gdzie my jako ludzie nauczymy się, jak robić te zaawansowane rzeczy, tak? Będzie taki, po prostu jest takie, będzie dziura tutaj, tak? Że właśnie nie mamy, nic jeszcze nie wiemy o zawodzie i nagle jedyny sposób, żeby mieć pracę, to być od razu no, naprawdę specjalistą tutaj, tak? Więc to jest coś, co może będziemy się musieli z tym, że tak powiem, zmierzyć. I to jest, tu jest właśnie taki, no, rzecz, którą chciałem właśnie, no, że powiem, szczególnie uwypuklić, tak, że właśnie, okej, okay, po co my to w ogóle robimy? Robimy to po to, bo chcemy, żebyśmy stali się bardziej produktywni, żebyśmy też były z tego no, dodatkowe zyski. To, co jest ważne, jest, no, że to zmieni strukturę naszego rynku pracy i to, co oznacza, zawsze oznacza, że no, ktoś na tym wyjdzie lepiej, ktoś na tym wyjdzie gorzej. Więc fajnym byłoby, i to jest coś, co no, to jest coś, co jako społeczeństwo powinniśmy mieć konwersację na ten temat, jest, żeby część tych zysków, które pochodzą z automatyzacji, były użyte, żeby się upewnić, że ludzie, którzy może troszkę gorzej na tym wyszli, żeby oni mieli na przykład okazję i no, możliwość, żeby się przebranżowić, żeby w jakiś sposób no, dopasować się do tej nowej rzeczywistości. Ja zdecydowanie uważam, że ta nowa rzeczywistość będzie lepsza, ale to nie znaczy, że będzie lepsza dla wszystkich, o ile nie upewnimy się, że to się zdarzy. Tak? Więc to co się tam mówisz, że ta kwestia tego doszkalania, że no jeśli pozostawimy wszystko tylko do, no, zostawimy, żeby wszystko tak się toczyło własnym torem, no to możemy no nie za bardzo lubić to, co będzie wynikiem no, tych wszystkich procesów. Także tutaj właśnie możliwe będzie, że musimy być bardziej no, intencjonalni w tym, jak, co robimy z zyskami, w jaki sposób upewniamy się, że ta bardzo szybka zmiana technologiczna, która się dzieje, że ona rzeczywiście jest no, tak szeroko pozytywna i no, jak możliwe, a nie tylko pozytywna, no, kiedy wzięta jest jako średnia. Także może no, część ludzi ma bardzo duże zyski, a wielu ludzi traci. Tak? Dobrze. Okej. Okay. To ostatnie wyzwanie, jakie chciałem tylko powiedzieć, to jest wyzwanie na temat sztucznej inteligencji i człowieczeństwa. Okay? Co ja mam tutaj na myśli? No więc w pewnym sensie, jak mówię, ja nie opowiadam tutaj, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja działa, bo to by zajęło nam troszkę więcej czasu, ale no, często ludzie, na szczęście to, co ta inteligencja robi, to tak naprawdę, no, przynajmniej na przykład ChatGPT, to tak naprawdę podstawowym mechanizmem, który jest za tym produktem, jest to, że on po prostu na podstawie jakiegoś ciągu tekstu przewiduje, w jaki sposób kontynuować ten tekst, w sposób, żeby to brzmiało najbardziej naturalnie. Tak, że on po prostu generuje tekst poprzez, ma jakiś prefiks i myśli sobie, no, jaki byłby najbardziej prawdopodobne, najbardziej no, naturalne słowo, które no, się pojawia po tym prefiksie. Potem ma większy prefiks i się pyta, okej, okay, to jakie słowo się powinno pojawić po tym prefiksie i tak buduje, generuje ten tekst. Więc tak naprawdę ludzie często mówią, że to jest taki autocomplete, który my znamy z Google'a czy z naszych telefonów, tylko że na sterydach. Tak? No i ludzie to, no, kiedy oni to mówią, to oni to jest, ma być perioratywne. Tak? Można powiedzieć, że tak naprawdę się nic nie dzieje, bo to jest tylko taki autocomplete. I często to się mówi, że to po prostu no jest taka różnica, że to są takie właśnie, jest takie pojęcie, że stochastyczne papugi, tak? Że tak naprawdę one nie rozumieją, co mówią, tylko takie robią takie, no, tylko starają się właśnie no, wyglądać na inteligentne, ale tak naprawdę nie są. Także to jest bardzo inne do tego głębokiego myślenia, który my jako ludzie jesteśmy w stanie, no, w sensie głębokiego myślenia, które my jako ludzie potrafimy no, myśleć, tak? To, co czyni nas ludźmi. I jak mówię, w pewnym sensie jest to prawda, ale to, co przynajmniej z mojego punktu widzenia, no, w sensie, no, pytanie, jakie się nadaje, w sensie, czy na pewno, czy skąd my wiemy, że my nie jesteśmy takimi stochastycznymi papugami, tak? Pamiętajcie, że tak, ta sztuczna inteligencja to jest rzeczywiście ten autocomplete na sterydach, tylko że, no, ten kontekst jest tak duży i te, no, bardzo, no, bardzo, bardzo subtelne po prostu no, subtelne wzorce, jakie one są w stanie się wynaleźć, no tak naprawdę, no tak, w pewnym sensie
można powiedzieć, to jest, będzie prawda, że ta technologia, ona tylko udaje inteligencję, ale czasem zastanawiam się, czy może my też udajemy inteligencję, tylko że nie jesteśmy w stanie zorientować, że to jest to, co się dzieje. Także może, kiedy ja mam tutaj ten wykład, a potem będziemy mieli konwersację, no to ja też robię takie po prostu przewidywanie kolejnego słowa, który ma sens, biorąc pod uwagę cały kontekst dzisiejszego dnia. I ponieważ robię to tak dobrze, no to się wydaje, że ja myślę, a ja może robię tylko taki bardzo prosty proces. Tak? Ja nie wiem, czy to jest prawda. Na pewno wciąż ChatGPT to jest po prostu technologia. Nie sądzę, że tam ma jakąś świadomość i coś takiego, ale są to takie niekomfortowe, ale też fascynujące pytania właśnie. Co tak naprawdę, w którym momencie to nie będziemy w stanie zauważyć różnicy pomiędzy interakcjami z ludźmi i interakcjami z sztuczną inteligencją. Tak? To jest taki test Turinga, który to formalnie robi. Tak naprawdę ChatGPT, przynajmniej w sposób, w jaki ten test Turinga jest zdefiniowany, tak naprawdę on go zalicza. Tak? Wciąż mówię, nie twierdzę, że ChatGPT ma świadomość, że jest jakimś istotą ludzką, ale mówię, jest coś ciekawego tutaj, żeby się zastanowić nad tym, co tak naprawdę, co znaczy myśleć, jakbyśmy wiedzieli, że ten model rzeczywiście myśli. Ok. I teraz jest tylko ostatnie wyzwanie, które ja bardziej, to jest takie zaproszenie do dyskusji, niż tego, że to dużo powiedzieć, że więc oczywiście sztuczna inteligencja jest technologią światową, tak? Ona dotyka cały świat stara się zrozumieć, jakie są możliwości, jakie są wyzwania, a cały świat to jest także Polska, tak? Więc moje pytanie jest takie, więc gdzie jest Polska w tym wszystkim, tak? W sensie, gdzie nasz kraj powinien się znajdować w kontekście AI? Tak, oczywiście tam troszkę pogooglowałem, znalazłem jakiś jest, w 2018 było jakieś wydarzenie na temat sztucznej inteligencji, strategii na 2118 rok. Przy okazji ja nie sądzę, że to jest właściwy horyzont czasowy. Sądzę, że my mówimy 10 lat do przodu, nie 100 lat do przodu. Teraz niedawno pojawiła się bardzo ciekawa grupa AI dla Polski, gdzie oni się starają użyć sztucznej inteligencji do takich konkretnych zadań typu właśnie cyfryzacja w służbie zdrowia czy inne zastosowanie sztucznej inteligencji. To jest bardzo fajne, ale to, co bym chciał, żebyśmy tutaj przedyskutowali jako kraj, to jest po pierwsze pytanie... o AI i polską naukę, tak? Sądzę, że nie będzie to zaskoczenie dla nikogo, kiedy powiem, że nie jest tak, że jesteśmy superpotęgą w AI naukową, tak? No i to jest, to Państwo się śmieją, ale to jest troszeczkę smutne, tak? Ja jestem Polakiem. W OpenAI jest paru polskich inżynierów, którzy byli absolutnie wiodącymi inżynierami w budowaniu tej technologii, więc czego brakuje, tak? I to jest takie zaproszenie do konwersacji, tak? Więc nie udzielę odpowiedzi, ale zaproszenie do konwersacji. Kolejne pytanie jest AI i polska gospodarka, tak? Jak już powiedziałem, ta technologia zmieni strukturę rynku pracy, zmieni strukturę tego, co warto produkować, co nie warto produkować i kto to produkuje. Jaki jest plan Polski tutaj? Tak? Gdzie jest nasze miejsce? Na przykład Francja, prezydent Macron, on zdecydowanie zrozumiał, że sztuczna inteligencja to jest przyszłość dla Francji. Więc inwestuje, ma naprawdę dość, jak na szczególnie europejski rząd, dość takie, dość odważne po prostu, dość odważne kroki, które on, którego rząd przedsięwzięła, bo on rozumie, że to jest przyszłość, że on chce, żeby przynajmniej w Unii Europejskiej na przykład Francja była potęgą w sztucznej inteligencji. Przy okazji Wielka Brytania, która już nie jest częścią Unii Europejskiej, także zaczyna inwestować. Jeszcze uważam, że oni mają troszeczkę inne podejście niż Francja, ale też rozumiem, że to jest ważna, że to jest strategicznie ważna technologia. Niemcy także zaczęły inwestować. Pytanie, co z Polską? Kolejna rzecz jest taka właśnie, to jest to AI życie codzienne. Tak powiedziałem, że ten zespół właśnie myśli o tym, w jaki sposób możemy użyć sztucznej inteligencji, żeby zmienić takie ważne aspekty codziennego życia właśnie. Kwestia służby zdrowia, kwestia korków,
wiele innych rzeczy. W sensie, że zaczęliśmy się myśleć trochę bardziej proaktywnie, tak jak ten zespół zaczyna, że okej, mamy nowe możliwości, czy pozwala nam to po prostu na nowo przemyśleć, jak pewne rzeczy robimy w naszym codziennym życiu, żeby robić je bardziej efektywnie, taniej i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz to jest AI i polska kultura, tak? Jak mówię, no teraz każdy może być artystą, tak? Na przykład jest przykład taki, że ktoś w weekend napisał książkę ilustrowaną dla dzieci, gdzie wszystkie ilustracje są stworzone przez sztuczną inteligencję i także teksty stworzone przez sztuczną inteligencję, tak? To jest ciekawe, kiedy każdy może być wydawcą, może każdy może być dziennikarzem, nie, to nie jest prawda, ale każdy może dużo części, znaczy dużo zadań, które dziennikarz wykonuje, może teraz zrobić bardzo łatwo. Co to znaczy dla naszej kultury? Tak? Czy teraz może będzie więcej polskiej kultury, a może będzie mniej polskiej kultury, bo będzie zalew kultury z zagranicy? Tak? To jest bardzo ważne pytanie dla naszego kraju. I na koniec jest właśnie to AI i miejsce Polski na świecie. Tak? Że to jest technologia, która zmienia wszystko generalnie i no to też powoduje, że to no, jest pewna, zaczyna się pewne myślenie, pewne także uważam, że pewne no, współzawodnictwo pomiędzy różnymi krajami, tak? Właśnie gdzie będziemy, kto będzie miał największe modele językowe, kto będzie używał czyich modeli językowych, w których dziedzinach, który kraj będzie najlepszy. I no, teraz pytanie jest takie, no, gdzie jest Polska, jaki jest plan dla Polski, tak? Gdzie my chcemy być tutaj? Dobrze, więc to jest wszystko, co chciałem powiedzieć przed naszą debatą, więc moja ostatnia myśl jest tylko taka, że jak sobie to naprawdę, w sensie ja wiem, że łatwo jest ignorować rzeczywistość, tak, to my wszyscy lubimy to robić, ale naprawdę w tej kwestii nie powinniśmy, znaczy w sensie jestem absolutnie pewny, że AI zmieni wszystkie aspekty naszego życia. I to nawet gdybyśmy przestali, no, że tak powiem, no, mieć jakikolwiek postęp naukowy na AI, tylko zaczniemy się na tym poziomie, który mamy dzisiaj, ale tylko go troszeczkę usprawnimy, troszeczkę się nauczymy, jak go właściwie okiełznać, to każdy aspekt naszego życia będzie zmieniony w ważny sposób. Nie ma od tego ucieczki. To nie jest tak, że możemy, tak jak to Einstein mówi, także w Szwajcarii, tak, że jeśli będzie koniec świata, tak jak do Szwajcarii, bo to się wszystko dzieje 20 lat później. Tak? Przy okazji Szwajcaria jest bardzo nowoczesnym krajem i bardzo przyjemnym krajem. Spędziłem tam parę lat mojego życia. Więc to nadchodzi. Czy państwo to chcą, czy nie chcą, to się dzieje, więc no naprawdę ważne, żeby się upewnili, że te zmiany, które będą zmiany, że one są na lepsze, a nie na gorsze. Tak? I ja jestem ostrożnym optymistą, ale mówię, na pewno jeśli nie zrobimy nic, to nie będzie dobrze. Dziękuję. Teraz zanim zaczniemy naszą część, że tak powiem, dyskusji otwartej, ja jeszcze będę miał parę pytań do pana profesora. Może na początek tak, ja się pobawię w adwokata diabła. No, powiedziałeś, że to zmieni wszystko w naszym życiu, ale tak naprawdę jak popatrzeć na to, co w tej chwili mamy, co nam się oferuje jako sztuczną inteligencję, to na każde narzędzie, które faktycznie robi coś, czego nie byliśmy w stanie robić wcześniej, nie wiem, ChatGPT, Sora, tego typu rzeczy, mamy pewnie 100-200 narzędzi, które pod hasłem sztuczna inteligencja sprzedają nam coś, co de facto jest bardziej złożoną formatką w Excelu, tak? Mamy gigantyczną bańkę, kiedy w zasadzie wszystko próbuje się upchać do tego worka sztuczna inteligencja i ten termin tak naprawdę przestaje... Czy ten termin jeszcze tak naprawdę jest wartościowy? Okej. To działa, tak. Więc masz rację, że teraz oczywiście no, sztuczna inteligencja stała się bardzo atrakcyjną marką i teraz wszyscy, cokolwiek robisz, to musisz powiedzieć, że to jest sztuczna inteligencja, no bo inaczej to nikt tego nie kupi, tak? Ale to jest tylko, no to jest coś przejściowe, to jest, no to tak to działa, niestety nasza ludzka natura i sposób, w jaki, no zawsze, jak wcześniej to było big data, wcześniej były social media, kiedy to jeszcze było dobra rzecz, a nie zła rzecz, więc to zawsze będzie, tak, że będzie ten element tej, właśnie tej bańki, tej, no tej takiej, no nieusprawiedliwionego po prostu, no, nadmuchanych twierdzeń, ale no, to, co jest ważne, że nawet jak 100 produktów jest totalnie do niczego,
to ten, jeśli jest jeden prawdziwy, który rzeczywiście zmienia, to na końcu on wciąż zmieni. Tak, tak, że będą większe zawirowania, to jest także powód, dlaczego właśnie musimy bardziej rozumieć tę technologię, żeby wiedzieć, co tak naprawdę mniejszą inteligencją, żeby się nie dać zwieść. Ale jeśli pomyślimy sobie o takim, że tak powiem, no, całym, no, gdzie się wszystko zmienia, to się nie będzie zmieniało, bo są prawdziwe produkty, które rzeczywiście coś zmieniają. Tak? I one tak naprawdę wyprą, tak, ta, że ta, się normalnie mówi, że zła moneta wypiera dobrą monetę, to będzie, mam nadzieję, że w drugą stronę, tak, że dobra moneta wyprze złą monetę, bo tak naprawdę no, w końcu te ulepszenia, one są prawdziwe. Tak? I ludzie po prostu, no, ja już nawet teraz, jak używam Google'a, no to tak jakoś tak, te Google jakoś tak się wydaje taki toporny, tak? Że bo to ja to muszę powinien zadać pytanie, potem już o nie, to muszę ten keyword, znaczy to słowo klucz dać, od tego nie lubię, a po prostu no ChatGPT on po prostu rozumie, co ja mam na myśli. Nie zawsze, ale większość osób po prostu rozumie, co ja mam na myśli i to jest, no to już się zmieniło, tak? I też pewnie będzie dużo produktów, które twierdzą, że mają sztuczną inteligencję, które tak naprawdę działają, ale ja już znalazłem jeden, który działa i tak to będzie, ta zmiana będzie postępowała. To jest coś, o co trochę zahaczyłaś w swoim wykładzie. Wspomniałeś o Google. Jest taki stary kawał, który słyszałem już na 20 różnych konferencjach o mediach społecznościowych, sztucznej inteligencji i internecie. Gdzie jest najlepsze miejsce do schowania zwłok? Na drugiej stronie wyników wyszukiwania Google, bo tam nikt nie zagląda. Jedno, czego się przekonaliśmy, to jest to, że Google ma potężną władzę, jeśli chodzi o to, jak widzimy świat, przez to, w jaki sposób dobiera informacje, które my dostajemy, tak? Tak. Czy to nie jest tak, że sztuczna inteligencja, czy to będzie ChatGPT, czy to będzie Gemini, czy dowolne inne narzędzie, które destyluje nam jeszcze bardziej tą wiedzę z internetu, podając nam już gotową odpowiedź, narażamy się na to, że ten nasz obraz świata jeszcze bardziej się zawęzi. Absolutnie. To jest coś, czego musimy mieć bardzo, bardzo świadomi. Tak, tak naprawdę to zaczęło się z książkami. Też książki też pokazują ci zawsze. Właśnie to jest to, że każda synteza, każda relacja zawsze jest no, stronnicza w jakiś sposób. Tak? I to samo jest oczywiście no, prawdą w kontekście AI. I to jest coś, co musimy mieć bardzo tego świadomi. To jest dokładnie to, do czego nawiązywałem, kiedy mówię, że co tak naprawdę jest właściwą odpowiedzią. Tak? Bo jeśli ja po prostu... No, ja nie mogę decydować za państwa, nie powinienem decydować za państwa, co jest właściwą opinią na temat no, rzeczy, które są kontrowersyjne. Tak? Więc tak, to jest oczywiście coś, czego musimy być bardzo świadomi i właśnie powinniśmy być tymi świadomymi konsumentami, którzy wiedzą, czego chcemy i właśnie to jest, no, to jest ta konwersacja no, w społeczeństwie, właśnie, że no, jest coś, czego nie chcemy, więc upewnijmy się, że to się nie stanie. Ale na razie pierwszy taki duży kontakt, jaki jako społeczeństwo mieliśmy z wczesną formą sztucznej inteligencji skończył się nie najlepiej. No, wszystkie media społecznościowe de facto opierają się na różnych algorytmach uczenia maszynowego, żeby dostarczyć nam treści. Konsekwencją tego są bańki informacyjne, jest polaryzacja, wszystkie problemy, z których chyba wszyscy już teraz sobie dobrze zdajemy sprawę. Więc no jakby na razie ta nasza historia kontaktów z taką technologią no, nie daje powodów do optymizmu. Tak, to nawet jak zeznawałem przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, to właśnie to jest coś, co właśnie jeden z kongresmenów powiedział w przesłuchaniu, powiedział, że no tak, po angielsku we drop the ball on social media, czyli w sensie, że no, żeśmy się nie popisali przez social media, to teraz chcemy z sztuczną inteligencją, no we want to get it right, jest prawdą, więc jest dużo, czego się nauczyliśmy z tych social mediów, z tego fiaska, że rzeczywiście jest dużo bardziej, że tak powiem, no, nacisku i myślenia już teraz na temat wszystkich rzeczy. Ja nie mówię, że wszystko jest już świetnie przemyślane i dokładnie, że już można spokojnie spać, ale przynajmniej jest świadomość tego, że rzeczywiście no, z mediami społecznościowymi nie wyszło i że teraz trzeba coś zrobić lepiej. Jak mówię, wciąż jeszcze sądzę, że szukamy jako społeczeństwo, co to zrobić lepiej znaczy. I to jest właśnie ta konwersacja, którą my musimy mieć, ale no przynajmniej teraz jest poczucie, że trzeba mieć konwersację. I mamy też trochę świadomość tego, że problem rzeczywiście może być, tak? No tak. Choćby, wiadomo, od kilku lat już są przestrogi, że deepfake'i mogą być problemem, jeśli idzie choćby o kampanie wyborcze, teraz w przypadku różnych narzędzi generatywnej tak. Sztucznej inteligencji, one też potencjalnie mogą być problematyczne. Jakby to już z góry wiemy. Ale może, żeby nie wchodzić tutaj w te wyzwania, w te problemy, które mamy, spójrzmy na to z drugiej strony. To w jaki sposób te narzędzia, które dzisiaj rozwijamy, które dzisiaj rozbudowujemy, mogą nam pomóc stworzyć społeczeństwo, które będzie funkcjonowało lepiej, demokrację, która będzie bardziej sprawiedliwa, system, który będzie bardziej inkluzywny dla obywateli? No to jest świetne zadanie pytania, tak? W sensie właśnie, żeby... To jest coś, co jest bardzo ważne, tak? Że
Właśnie też byłem, tak się z jakiegoś powodu, często się pojawiał w kongresie, ale też było takie inne pytanie, to było takie, w sensie było jakieś inne zebranie i pytanie było takie, no jakie jest prawdopodobieństwo, w sensie tam no, senator Schumer zapytał się każdego tam z prelegentów, jakie jest twoje prawdopodobieństwo tego, że to jest zwane, to jest takie PIDUM, to jest prawdopodobieństwo tego, że sztuczna inteligencja po prostu spowoduje zagładę ludzkości, tak? No i ja powiedziałem, że to, no to nie jest w ogóle dobrze zdefiniowane pytanie, ponieważ no, możemy mówić o prawdopodobieństwie tego, że meteoryt uderzy w Ziemię całe życie zniknie, ale sztuczna inteligencja to nie jest jakiś po prostu coś, na czym nie mamy, jakaś katastrofa naturalna, którą nie mamy żadnego kontroli, to jest technologia, którą my kształtujemy, tak? Więc to nie jest kwestia prawdopodobieństwa, to jest kwestia akcji, tak? Więc generalnie sposób, w jaki zadajesz to pytanie, jest właśnie właściwy. Tak? Co powinniśmy zrobić, żeby te pozytywne po prostu efekty, te szanse, które sztuczna inteligencja daje, żeby je zrealizować. No i to jest dłuższa konwersacja. Tak? Ale to jest konwersacja, którą chciałbym mieć. Tak? W sensie ja nie znam odpowiedzi, ale widzę duży potencjał, żeby to zjeść. Oczywiście no, teraz ja będę to tak biała. Problem jest taki, że no, jak my wszyscy wiemy, i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, i także w innych demokracjach, mamy problem w ogóle z zdecydowaniem się, co my tak naprawdę chcemy. Więc tak naprawdę to nie jest kwestia tego, jak to zaimplementować, tylko jak się nawet zgodzić, co to znaczy, że być bardziej inkluzywny, co to znaczy być lepszą demokracją, lepszym krajem. Ale no, uważam, że w każdym razie skupmy się na tym, ale także właśnie sądzę, że sztuczna inteligencja może tutaj pomóc. Czyli to trochę jak z tym dżinem, o którym mówiłeś, dopóki nie wiemy, jakie pytanie tak zadać, to nie dostaniemy odpowiedzi. Dokładnie tak. I no, jak to się mówi, że piekło jest wybrukowane dobrymi intencjami, więc tak tylko robienie czegoś, bo chcemy dobrze, a nie wiemy, co to jest, no to sądzę, może być gorsze niż nie robienie niczego. To w takim razie, ja pamiętam, że to jest coś, o czym wspominałeś przed kongresem. Powiedziałeś, że nie zadajemy w zasadzie właściwych pytań, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Tak jak się patrzy trochę na to, jak o sztucznej inteligencji pisze w mediach, to zawsze jest w kategoriach ciekawostki. Albo tak, ciekawostki, o jakie ładne obrazki nam zrobiło tutaj Sora, albo ciekawostki, haha, wszyscy zginiemy. Ale to zawsze jest rodzaj ciekawostki, tak? No, bez haha chyba, ale... tak, to jest dokładnie to właśnie. To jest, no, to jest zarzut, znaczy no, akurat nie do ciebie, bo ty właśnie... No, w sumie ci, którzy tutaj przyszli na ten wykład, to wiem, że mają właśnie nie robią tego, ale no właśnie to jest problem dziennikarzy, tak? Że oni traktują to w kategorii newsu, tak? W kategorii czegoś, jakiejś fajnej takiej po prostu kontrowersji, a nie tego, że to jest bardzo społecznie, bardzo ważny temat, który trzeba odpowiedzialnie przedstawiać, który trzeba edukować społeczeństwo o niuansach tej technologii, właśnie jakie pytania powinniśmy się zastanawiać, tak? Więc zgadzam się i to jest właśnie, no, tak przy okazji, no, wiesz, ja tutaj mówię o tych dziennikarzach, także to oni tutaj może nie robią do końca dobrej roboty, ale oczywiście też jest to przykład idzie z góry, tak? Politycy, tak? Ja bym chciał, żeby temat sztucznej inteligencji był czymś, o czym politycy normalnie rozmawiają. Tak, w sensie, że tak, ja wiem, że to jest jeden polityk, więc, ale już starałem się nie wytykać palcami. Nie no, ale to jest to, że no, ja bym chciał wiedzieć w wyborach, co ten kandydat myśli na temat strategii Polski dla sztucznej inteligencji, tak? My, nikt nie pyta, więc nikt nie ma żadnej pozycji na ten temat, ale no właśnie na tym polega no, zadawanie właściwych pytań, tak? Właśnie ja chcę wiedzieć, co kandydat X myśli na temat tego no, wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy, tak? Jaki ma plan, tak? Co myśli na temat służby zdrowia i sztucznej inteligencji. I jak mówię, niestety z powodu tego, w jaki sposób jest o sztucznej inteligencji się mówi, to brzmi jakieś takie, jakieś coś jak no, podróże na Marsa, tak? Że to w ogóle, o czym to w ogóle mówi, jakiś science fiction, ale to nie jest science fiction. Tak? Ta technologia już jest używana, już ma efekty, jest wciąż, dopiero jak to ten redaktor Żakowski powiedział, że to jesteśmy w połowie pierwszego dnia, tak? Ale no wciąż już połowie pierwszego dnia stworzenia, to już jest, żeśmy dużo stworzyli, tak? Więc to bym chciał, żeby to było częścią, to zaczyna się zmieniać w Stanach, chociaż no zdecydowanie nie jest to jeszcze bardzo popularne, jeszcze, no ale na przykład no, prezydent Biden dość aktywny jest w kwestii sztucznej inteligencji, no i chciałbym, żeby w Polsce też tak było. To jeszcze z mojej strony ostatnie pytanie. Jeśli jest jedna rzecz, którą
której się nauczyliśmy przez ostatnich 20-30 lat, od kiedy internet zaczął się upowszechniać, to jest to, że bez kontroli kończymy z monopolami. Tak? W tym momencie mamy kilka gigantycznych korporacji, które de facto opanowały handel, opanowały informacje, opanowały edukację, opanowały komunikację, które w jakiś sposób, pewnie nieumyślny nawet, wpływają na to, jak widzimy świat. To, co opisujesz, to są narzędzia jeszcze potężniejsze, które w jeszcze mocniejszy sposób mogą wpływać na to, jak będziemy funkcjonować jako społeczeństwo i jako jednostki. Czy mamy jeszcze jakąkolwiek szansę, biorąc pod uwagę, jak wielkie koszty wiążą się z opracowywaniem tych technologii, żeby w przyszłości nie oddać całej kontroli dwóm, trzem gigakorporacjom, które będą miały wszystko w garści? Jak to będzie OpenAI, to będzie dobrze. Nie ma problemu. Nie no, żartuję oczywiście. To jest właściwe pytanie, żeby dać. To jest właściwe pytanie, które powinniśmy się zastanowić, w szczególności politycy, tak? W sensie prezydent Macron realnie powiedział coś takiego, że nie mogę, znaczy, że francuska racja stanu nie może dopuścić do tego, żeby to, co konsumuje informacyjnie francuskie społeczeństwo, jest tworzone na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Po prostu francuska racja stanu nie może na to pozwolić, więc z tego też powodu oni inwestują, właśnie oni chcą mieć francuski ten foundation model, czyli ten francuski taki duży model językowy. Czy to jest tanie? To nie jest tanie. Ale no, po to właśnie mamy państwo, żeby inwestować w rzeczy, które nie są tanie, które są infrastrukturą, tak? Więc na przykład inwestycja Microsoftu w OpenAI to jest w tym momencie 13 miliardów dolarów. To jest dużo pieniędzy. Ale jeśli myślimy o czymś, co jest geopolitycznie i strategicznie ważne dla Polski, to wciąż jest za dużo pieniędzy? Może jest za dużo pieniędzy, ale to jest ta kwestia, którą podniosłem. Także gdzie chcemy, żeby Polska była? Tak? Czy zakładamy, że może będzie po prostu okej, to my użyjemy francuskiego modelu i amerykańskiego modelu i sobie go tam doszlifujemy, żeby nam pasował? Czy chcemy mieć własny model? I obydwa scenariusze mogą być rozsądne, ale no, chciałbym, żeby to była świadoma decyzja. Tak? Inwestujemy jako państwo w duże zbrojenie, no, mamy dobre powody, ale no, właśnie więc, jeśli myślimy o wydatkach na zbrojenie, to wciąż one są większe niż te 13 miliardów dolarów. Tak? Więc to jest takie myślenie. Nie mówię, że tylko chodzi tylko o pieniądze, ale tak chodzi o pieniądze, w sensie, że chciałbym, żebyśmy rzeczywiście zaczęli, jak to się mówi po angielsku, think big. Tak? Że to nie jest, nie zakładaj, że to się nie da, tylko zauważyć, oczywiście, to może być po prostu za drogie, bo naszego państwa nie stać na to. Taka są realia, więc szukamy może jakiegoś partnera, może jakiś, z którym to będzie łatwiej to udźwignąć, albo mamy jakąś strategię, ale nawet uświadomienie sobie tego, że no kurczę, nie stać nas na to, nie będziemy w stanie zrobić naszego własnej sztucznej inteligencji, no to wymyślmy, jaki jest plan, żeby po prostu, żeby no, te wszystkie zagrożenia, żeby jakoś je troszeczkę się ubezpieczyć przed nimi. Super, to teraz może oddam głos państwu. O, proszę, mamy pierwszego chętnego. Dzień dobry, bardzo dziękuję za wykład. Ja mam pytanie, które jest powiązane z poprzednim i dotyczy tematów open source i bezpieczeństwa. Obecnie, jeżeli popatrzeć na te procesy legislacyjne, które się dzieją w Unii Europejskiej i różne pomysły, które krążą, to one prowadzą do tego, że no, faktycznie jest ryzyko, że tylko duże korporacje, nie tylko z perspektywy technicznej, ale z perspektywy legislacyjnej będą mogły oferować taką technologię, albo tylko państwo będzie mogło coś takiego dostarczać. I pytanie, z drugiej strony mamy open source, który, no, byłoby dobrze, żeby taka technologia była dostępna dla wszystkich, ale on z drugiej strony może być używany przez różnych złych agentów do negatywnych działań, skamów czy innych, tak to nazwijmy, złych rzeczy. I pytanie, które u mnie się pojawia, to jest jak połączyć te kwestie, czyli jak z jednej strony zrobić tak, żeby każdy miał dostęp do tych narzędzi, ale z drugiej strony, żeby jakoś walczyć z tymi nadużyciami. Znaczy, to jest bardzo ważne pytanie, więc parę rzeczy, więc tak naprawdę no to mówimy o tym open source i o tym regulatory capture, tak, że w sensie, że tylko duże korporacje będą w stanie z powodu, że tylko duże korporacje są w stanie sprostać przepisom, więc tylko one będą mogły po prostu no, budować sztuczną inteligencję. Więc tak naprawdę może zacznijmy od open source, tak? Więc chodzi o to dla reszty, że no, jest trend, w którym generalnie
te modele, które są wytrenowane w użyciu dużych ilości środków i ekspertyzy, są potem udostępnione publicznie. Także każdy może je użyć i za darmo, i sobie jeszcze dopasować do swoich użytkowników. Tak? I to jest samo w sobie bardzo pozytywna rzecz, tak? Bo no, w ten sposób innowacja rośnie, każdy może sobie popróbować, do czego tego można użyć. No, jest to tańsze, to jest dobre. Tylko problemem jest to, co pan powiedział, że no, te modele stają się coraz potężniejsze i to jest troszeczkę jak dać komuś, no, ja nie lubię tej analogii, ale jej użyję, broń atomową. Także tak, możesz użyć atomowej technologii, żeby no, tworzyć no, elektryczność i tak dalej, no, ale też można ją użyć do destrukcyjnych rzeczy. Tak? Więc no, nie powiedzieliśmy, że powinniśmy open source'ować technologię atomową, bo to będzie, ludzie bardziej z tego będą korzystali. No więc w sumie mój zespół właśnie preparedness właśnie stara się zrozumieć, co są, w sensie, jakie są zagrożenia, które dany model no, prowadzi, w sensie, jeśli ktoś ma całkowity dostęp do niego, w sensie, jeśli chciałbym być złym człowiekiem i użył całej mocy sztucznej inteligencji, to no, jak źle by to było, tak? Bo chcemy się zrozumieć no, ryzyko, także jeśli zdecydujemy się, żeby open source'ować ten model, co jest najgorsze, co się może stać. I moja odpowiedź taka, że no, troszeczkę to wciąż musimy na ten prowadzić badania, bo to jest wciąż nowa dziedzina, ale jak już troszeczkę no, nabierzemy pewności, no to wszystko, co jest poniżej tego progu naprawdę no, niebezpiecznych rzeczy, open source'ujemy, a te powyżej no, mówimy, że okej, okay, no nie, tutaj trzeba być ostrożnym i tu musimy wybrać jakiś sposób, żeby mieć jakąś kontrolę, tak jak z energią atomową, jak mówię, nie lubię tej analogii, ale no, ona tutaj akurat dość dobrze działa. Więc to jest a propos open source'a. Jeśli chodzi o regulatory capture, to znowu, tak, to jest pewien no, możliwość, więc ja lubię domyślać w ten sposób, że chciałbym, żeby wszystkie, że potrzebujemy regulacji, szczególnie, ale tylko dla tych niebezpiecznych modeli, tak, które mogą być potencjalnie niebezpieczne. Tak? Dla nich potrzebujemy, dla wszystkiego innego pewnie nie potrzebujemy, albo potrzebujemy bardzo minimalne. I ta regulacja no, może być wymagać pewnych dużych nakładów i tak dalej, ale to, co jest ważne, jest, żeby mieć taki, no, żeby mieć taką proporcjonalność, że no, ilość nakładów, które są potrzebne, żeby sprostać tym regulacjom, muszą być tylko małym ułamkiem nakładów, które trzeba mieć, żeby w ogóle zbudować tą inteligencję. Tak? Biorąc pod uwagę, jak dużo kosztuje, żeby te duże modele zrobić, no to tam, że trzeba jeszcze ekstra parę milionów dolarów włożyć, żeby się dostosować do regulacji, sądzę, że to jest całkowicie rozsądne. Tak naprawdę nikt, kto jest w stanie, kto ma środki, żeby zbudować duże modele, nie będzie, nie mogę tego zrobić, bo nie jestem w stanie spełnić regulacji. Więc tym się nie przejmował, to długo, jak będziemy mieli tę zasadę proporcjonalności. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dawid Sokołowski. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Tu i teraz, w tym historycznym momencie, zadajmy sobie takie pytania. Bardzo się cieszę. Ja chciałbym pozwolić sobie zabrać głos i przedstawić parę moich punktów wyjścia, które moim zdaniem popchną nas do przodu w naszym, czy mogą nas sprowokować do tego, żeby zadawać sobie inaczej pytania. Więc tak, kim jestem? Jaki jest świat? Jak ja jestem w tym świecie? Co jest możliwe w tym świecie? To, jakie zadajemy pytania, ma zasadniczy wpływ, jakie i jak zadajemy pytania, ma zasadniczy wpływ na to, jaka jest przestrzeń odpowiedzi, w której się poruszamy. Wikipedia, epistemologia, dział filozofii zajmujący się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością. Epistemologia rozważa naturę takich pojęć jak prawda, przekonanie, sąd, spostrzeganie, wiedza czy uzasadnienie. Znaczy, chcę pokazać parę punktów wyjścia. Wydaje mi się, że skoro tutaj jesteśmy i rozważamy jakby w tym momencie, historycznym momencie, rozważamy to, gdzie jesteśmy na świecie, w tym momencie, jaki jest świat, jak jesteśmy my, właśnie jaki jest ten świat. I teraz ja chcę zwrócić uwagę, że postaram się zwięźle, jeszcze 30 sekund tylko. System pojęciowy, w ramach którego toczone są globalne dyskusje o rozwoju, roli oraz AI safety, można w dużym, lecz trafnym uproszczeniu rozumieć przez pryzmat polaryzacji i przestrzenią fałszywych dychotomii między transhumanizmem a egzystencjonalizmem.
I ponieważ mam mało czasu, jeszcze tylko wrzucę takie wątki, które ja uważam za istotne. Dyktatura pozytywizmu logicznego, dyktatura ekonomicznego utylitaryzmu. I ostatnie to, co powiem, to jakie i jak zadajemy pytania, determinuje przestrzeń odpowiedzi, w której się poruszamy. Zgadzam się. Chciałem tylko powiedzieć, mam jakby materiały, to są moje punkty wyjścia i jakby chętnie w tych przestrzeniach będę dalej też prowadził rozmowę, więc jakby jestem. Dziękuję bardzo, dziękuję, że mogę zabrać głos. Skarb Meller. Ja mam troszeczkę, nie jestem aż tak optymistyczny jak pan. Jestem ostrożnie optymistyczny. A ja w ogóle. Znaczy ja jestem raczej bardzo pesymistyczny. To, co tutaj już padło, że tak naprawdę to takie AI na wysokim poziomie wymaga olbrzymich nakładów i to jest możliwe dla dużych korporacji i rządów. I w tym momencie, kiedy wejdziemy na ten etap rządów, to nie ma czegoś takiego jak niedostępna technologia. Ona jest po prostu, rządy mają swoje sposoby, żeby ją zdobyć, wykraść, stworzyć samemu. Tutaj myślę, że w całym tym pana wypowiedzi zostały pominięte Chiny, które są bardzo dobrym przykładem miejsca, w którym dodanie AI, które najprawdopodobniej już tam następuje, może pokazać, jak władza jest w stanie wykorzystać AI do tego, żeby rządzić i trwać. W pewnym sensie zamrozić sytuację, znaczy no w ogóle tak naprawdę zamrozić społeczeństwo w takiej sytuacji, w jakiej będzie. I to jest olbrzymia pokusa, znaczy za każdym razem, kiedy słyszę, że rządy zaczynają w to inwestować, mnie się zapala taka czerwona lampka, która raczej wskazuje na to, znaczy nie wierzę w dobre intencje rządów dla ludzi, bo to jest tak jak spora część z tego, co tutaj padało, od obu panów, brzmiało mniej więcej tak jak na wyborach Miss Świata i żeby był pokój na świecie. I wszyscy się z tego bardzo śmiejemy, bo wiemy, że rzeczywistość jest inna, znaczy nasze chcenia na przykład są zupełnie inne, bo tutaj jest taki bardzo, bardzo pozytywistyczny obraz był przedstawiony, typu będzie łatwiej i prościej szkolić, będzie lepszy dostęp do medycyny, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Znaczy Nobel też myślał o tym, że pomoże ludzkości. Tak samo było z wynalezieniem radia i telewizji. Bracia Lumière też mieli takie pomysły. Czy na przykład internet powstał po to, żeby się dzielić informacją naukową. Dzisiaj w nim chodzi to, co wszyscy chcą, czyli połowa treści to są treści pornograficzne i dlatego, że ludzie tego chcą, nie dlatego, że ktoś je tam wdusza, wymusza i tak dalej, tylko tacy są ludzie, tak? Znaczy ten ogół, bo ja rozumiem, że tu na tej sali są wszyscy, którzy w pewnym sensie dorównują na razie, tak, sztucznej inteligencji i są w stanie ocenić, kiedy ona się myli na przykład. Ale to nie dotyczy całego społeczeństwa. Całe społeczeństwo naprawdę po prostu używa narzędzi, tak jakie one są i przyjmuje je za prawdę. I jak tak. Gdyby, i czy pan nie jest, znaczy, czy pan, czy twórcy pana w pana działaniu nie czują się trochę jak uczniowie czarnoksiężnika, którzy coś przygotowują, natomiast no w rzeczywistości nie jesteście w stanie zapanować nad tym. To są tylko dobre intencje, natomiast... Tak, to pewnie będzie zaskoczenie dla pana, ale się z panem w dużej wielkości zgadzam i chcę troszeczkę w sposób, w jaki powiedziałem, znaczy no, bawię na subtelność, tak? Więc po pierwsze, w Stanach ja zawsze tutaj powiedziałem, że jestem ostrożnym optymistą, bo jesteśmy w Polsce, jestem Polakiem. W Stanach mówię, że jestem realistą, tak? To jest, bo no, po prostu to jest takie, więc chcę troszeczkę rzeczywiście bardziej pozytywną wizję, jako właśnie są wyzwania, które mają, ale tak, każde wyzwanie znaczy, że tam jest coś trudnego i coś się zdarzy źle, jeśli nie podołamy wyzwaniu. Więc te rzeczy, o których pan mówi, to są dokładnie przykłady tego, co się stanie, jeśli nie podołamy temu wyzwaniu. Tak? W sensie, że ta technologia może być użyta w
bardzo nieprzyjemny sposób, w sposób, który jest antydemokratyczny. Wszystko to, co pan mówi, jest możliwością. Teraz co możemy zrobić? Dlatego właśnie ja właśnie potwierdzam, że teraz musimy o tym rozmawiać, żeby zacząć planować i spróbować wprowadzić jakieś mechanizmy, które zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpienia tych właśnie bardzo negatywnych efektów. Więc po pierwsze, ja mogę panu powiedzieć, że przynajmniej w moim zakątku twórców my bardzo to rozumiemy, że po prostu to jest technologia, którą my rozumiemy technicznie, ale wciąż zachowujemy taką skromność epistemologiczną, w sensie, co tak naprawdę, że jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Tak? Dlatego chcemy właśnie rozmawiać z ludźmi, ze społeczeństwem, z politykami o tym, w jaki sposób, że tak powiem, właśnie budować te marginesy bezpieczeństwa. Że jeśli coś pójdzie nie tak, to jest tak, że mój zespół się tym zajmuje, tak żeby zrozumieć właśnie, w jaki sposób możemy zrozumieć, co może pójść nie tak, zanim ono pójdzie nie tak. I jak mówię, jest dużo złych przykładów tego, kiedy coś poszło nie tak w naszej historii, ale też były przykłady, kiedy poszło dobrze. Ja chcę znowu wrócić do tej analogii broni nuklearnej. Tak, oczywiście są kraje, które mają wciąż dostęp do broni nuklearnej, które nikt nie chciał, żeby miały dostęp do broni nuklearnej, ale wciąż tak naprawdę, jeśli pomyślmy o tym całym tym, mechanizmach, które zastopują rozprzestrzenianie się tej technologii, sądzę, że to całkiem nieźle. Tak? Ta technologia jest 60 lat i wciąż jest całkiem nieźle. Tak? Korea ma bombę atomową, tam jedną czy dwie, i to jest duży problem, ale tak naprawdę nie jest tak, że każdy, kto chce, to ma. Więc jeśli rzeczywiście działamy wspólnie, co jest bardzo trudne w dzisiejszym świecie, sądzę, że coś da się zrobić. Tak? Więc ja jestem optymistyczny w tym, że może tym razem wystarczająco wcześnie zaczniemy o tym rozmawiać, żeby to najgorsze się nie ziściło, ale to jest bardzo ważne tutaj. Także w sensie, że jeśli nic nie zrobimy, to będzie dokładnie tak, jak. Ja się obawiam, że będzie dokładnie tak, jak pan się obawia. I to mi spędza sens powiek. Jak mówię, ja jestem w tej firmie. Mogę powiedzieć, że po prostu, że tam przyszedłem, byłem bardzo jasny, że słuchajcie, ja tylko przychodzę dlatego, bo ja wierzę, że to, co mówicie publicznie, jako wasza misja, że chcemy, żeby AI, przyniosło po prostu korzyści dla ludzkości, żeby tak naprawdę w to wierzyć, a nie jest tak jako slogan, jak parę innych korporacji miało, tak? I oni powiedzieli, że jeśli tak nie jest, to powiedzcie mi teraz, bo to nie chcecie, żebym ja tam był, a potem się zorientował, że tu kłamiecie i po prostu to będzie nieprzyjemne dla wszystkich. I powiedzieli, że nie, my naprawdę tak wierzymy. Nie znaczy, że jesteśmy na tyle po prostu, jesteśmy w stanie na tyle przewidzieć wszystko, że ominiemy te, że nic złego się nie stanie, ale dlatego właśnie chcemy rozmawiać, chcemy zacząć te konwersacje, żeby naszą zbiorową mądrość po prostu użyć, żeby nic nie można zagwarantować, ale wierzymy, że jeśli rzeczywiście podołamy temu wyzwaniu jako społeczeństwo i jako my chcemy też, zrobimy to, co my mamy zrobić, to jednak to będzie pozytywne, a nie negatywne. Więc to jest może to, się gdzieś różnimy, że ja wciąż jeszcze wierzę, że jesteśmy w stanie coś razem zrobić dobrego. Panie profesorze, to teraz ja. Takie bardzo ciekawe się pojawiło porównanie sytuacji firm, czy też rozwoju sztucznej inteligencji do mediów społecznościowych, że przy mediach społecznościowych przeoczyliśmy tą sytuację, tak? Byliśmy może za bardzo spolegliwi. Tylko, że to nie były media społecznościowe, tylko platformy cyfrowe i tak naprawdę o nich dzisiaj trzeba mówić. I platformy cyfrowe to nie tyle my przeoczyliśmy sytuację z nimi, co platformy cyfrowe w bardzo przemyślany sposób prowadzały strategię takiego, a nie innego swojego rozwoju i tak naprawdę doprowadziły i do spowolnienia państw, i do spowolnienia procesów regulacyjnych, i do przejęcia dużej części, można powiedzieć, władzy nad wieloma procesami. I jaką my mamy dzisiaj pewność, że firmy, które bardzo szybko się rozwijają, firmy produkujące, tworzące sztuczną inteligencję, nie pójdą w ślady platform, szczególnie, że część z nich jednak jest bardzo mocno z platformami związana. Czy jak OpenAI z Microsoftem, czy DeepMind z Googlem, czy Mistral teraz też tak naprawdę z Microsoftem coraz bliżej. Więc czy nie będzie powtórki z rozrywki za kilka lat albo nawet szybciej? Ja chcę być bardzo jasny, nie mamy żadnej pewności, dlatego właśnie mamy tę konwersację, tak? Znaczy, ja nie mówię, że wszystko będzie dobrze i się, my tutaj, to są tylko dobrzy ludzie, oni nic złego nie zrobią. Nie, ludzie są ludźmi, tak? I w sensie, jak się popatrzy na ewolucję z niektórych z tych gigantów, to oni może i nawet zaczynali właśnie z wielkimi ideami, a potem się okazało, że wyszło jak wyszło, więc ja nie mówię
o zaufajcie, że to wszystko będzie dobrze. Właśnie no, mamy to robić teraz, żeby politycy, żeby społeczeństwo właśnie miało oczy szeroko otwarte i miało tą konwersację i może jakieś mechanizmy, które pozwalają upewnić się, że to się nie, że to się nie pomoże. Tak po części właśnie, tak jak pani powiedziała, z mediami społecznościowymi, problem był taki, że wszyscy przespali to, tak? I w momencie, kiedy się obudzili, to już ciężko było rzeczy zmienić, bo był taki status quo, który ciężko było zmienić, tak? To była ta Proposition 230 i tak dalej, no i która była totalnie użyta w Stanach, w całkowicie, no, niewinny. W innej sytuacji, bo sekcja 230 dotyczy e-commerce'u, miała dotyczyć e-commerce'u. Dokładnie tak, a później, że tak powiem, tak długo to zostało, w sensie też w Stanach jest taki system oparty na precedensach, że zostało tak długo rozciągnięta ta, no, to Proposition 230, że no już później było ciężej to zrobić. Tak, ja nie chcę tutaj się wtedy, to jest kolejna konwersacja, ale no na pewno nie jest, ja tutaj absolutnie nie mówię, wszystko jest dobrze, tylko poczekajcie na ten wspaniały świat, że on tu przyjdzie. Nie, nie, nie. Ten wspaniały świat nie przyjdzie, jeśli wy, jak to mówi się po angielsku, you don't do your part. Tak. W sensie, że jeśli wy nie zrobicie tego, co wy musicie zrobić. Także to, właśnie tego nie chcę, żeby było takie, że to będzie fajne, nie ma co się przejmować, wszystko będzie dobrze. Właśnie nie, nie będzie dobrze, jeśli nie upewnimy, że będzie dobrze. To ja trochę w nawiązaniu do tego, co Sylwia pytała. Na pana prezentacji było zdjęcie Rady AI przy Ministerstwie Cyfryzacji. Ta rada była dosyć krytykowana. To jest to zdjęcie w tych sweterkach. Aha, tak. To jest ta rada. Ta rada była dosyć krytykowana, że oczywiście przychodzi pro bono, ale za nią są też interesy różnych firm. Wychodzą różne tam sprawy powiązane z tymi członkami rady, ale to też nie o tym. Chodzi mi o to, że politycy bardzo często chcą dobrze, i tak jak mówię, zapalają się do AI, ale dostają czasami wydmuszkę, jaką w mojej ocenie jest ta rada. I też dlatego, że często nie wiedzą, jak o technologiach rozmawiać. Tutaj wspomniał pan o pytaniach kongresmena, które są po prostu niewłaściwie zadane. I moje pytanie brzmi, jak rozmawiać, tudzież edukować polityków, żeby umieli rozmawiać właśnie z wielkimi korporacjami, też żeby nie byli zdani na takie wydmuszki i żeby nie było tak, że przychodzi ktoś i mówi, słuchaj, mam świetny pomysł, żeby rozwinąć AI w tym kraju i polityk mówi, okej, ja to biorę, bo AI to jest taki buzzword, że każdy się na to łapie. Więc to jest też pytanie do pana, czy pan też poczuwa taką w sobie misję, żeby też uczyć tego, jak rozmawiać o AI w tym ważnym lobbyingowym świecie? Tak, więc mam świetny pomysł, jak, żartuję, więc ma pan rację, ja, no niektórzy ludzie z tej rady, no to są ludzie, których dobrze znam i przynajmniej, no ja jestem w stanie ręczyć, że oni są tam z dobrych pobudek, ale no tylko nie znam głębszego kontekstu, więc się nie będę do tego odnosił. Zdecydowanie to, o czym pan mówi, to jest prawdą. Na przykład dla mnie frustrujące było to, że kiedy rozmawiam właśnie w kongresie amerykańskim, to ludzie się pytają, Alexander, if there was one law that you should pass to just, you know, to take care of AI, what would be this law? Jak senator, w sensie senator, panie senatorze, i to nie będzie jedno prawo. To jest coś, co dotyka wszystkiego w naszym życiu. Popatrzmy, ile mamy praw, żeby nasze życie uregulować, więc to nie będzie jedno prawo, to nie będzie, no politycy z powodu tego są też zajęci i tak dalej, oni chcą prostych rozwiązań i to jest ten problem, tak, że oni muszą zrozumieć, że to jest coś, co nie będzie proste. I więc to jest to pierwsze zrozumienie, które się musi znaleźć, że to będzie wymagało edukacji, wymagało rozmów i tak dalej, więc ja zdecydowanie mam tą misję, znaczy ja tak naprawdę uczę ludzi, to jest taki trzydniowy kurs, na je, trzy dni w jednej sali rozmawiać, co to jest tylko AI, żeby w ogóle być właściwy tylko słownik, żeby wiedzieć, jakie zadawać pytania, kiedy ktoś próbuje coś sprzedać w AI, żeby w ogóle wiedzieć, żeby właśnie być bezbronnym, tak? No to jest trzy dni. Wie pan, jak ciężko by politykowi znaleźć trzy dni, żeby siedzieć na zajęciach od początku do końca, to jest to jeszcze, to co się zdarzy, to oni wszyscy wyślą swoich podsekretarzy i tam innych, żeby to zrobili. Tak rząd działa, to może jest w porządku, więc w każdym razie edukacja, tak, że to nie jest jakaś wiedza tajemna. Ona jest
dostępna, tylko że trzeba rzeczywiście spędzić czas, żeby to zrozumieć. To może tak konkretnie, czy podczas pana wizyty w Polsce planuje się pan spotkać z politykami, czy z ministrem Gawkowskim, czy z kimś z jego otoczenia, czy chociażby z NASK-u? No comment. Się nikt mi nie zadaje trudnych pytań, właśnie. To jest ten problem, właśnie. Ja bym chciał zadawać te pytania. No właśnie, właśnie nie, mówię, no tak naprawdę my tu gramy do jednej bramki, tak? I to na przykład ja też no, robiłem z moim kolegą taki briefing właśnie dla kongresu, tylko to wciąż było 2 godziny. I to w ogóle była wielka rzecz, że kongres się zbiera cały i słucha przez 2 godziny 2 profesorów. Tak, proszę, to niech... Znaczy, absolutnie za darmo i to nie jest, a to nie jest problem. Problem jest trochę inny. Problem są chęci i to, że to, co najcenniejsze dla każdego, także polityka, jest czas. Tak? I to jest, ktoś musi stwierdzić, że kurczę, to jest na tyle ważne, że rzeczywiście muszę na to spędzić czas. I wtedy no to ja czy inni jesteśmy dostępni. Tak? Znaczy, to jest właśnie, to jest ta część tego, tylko że no, jeśli nie ma tego chęci, żeby po prostu, żeby spędzić ten czas, no to ciężko nauczyć, tak? To jest... Panie profesorze, ja chciałem zapytać o taką rzecz. Roman Kurkiewicz, uczę dziennikarzy w Kolegium Civitas. I moje pytanie jest takie. Pańska cała wypowiedź właściwie jest podszyta takim optymizmem, nawet jeśli on jest umiarkowany, oraz pewną potencjalnością, jeśli mówimy o AI. Moje pytanie jest takie, czy tak naprawdę rzeczywistość nie poszła dalej? To znaczy AI ma już krew na rękach. Izraelska armia korzysta z programu AI, który się nazywa Ewangelia, który wybiera cele do bombardowania w Gazie. Myślę, że nazwę programu wymyślili jednak ludzie, natomiast to się już dzieje. I tak naprawdę to pytanie służy nawet nie o komentarz do tej historii, bo tutaj moim zdaniem nie ma co komentować. Natomiast tutaj wprowadzamy tego zawodnika, który jest potężny i często niewidzialny, mówiąc o tym, że tak naprawdę największe pieniądze i największy wysiłek intelektualny przez lata całe, przez dekady, to był wysiłek zbrojeniowy. Dlaczego nagle by się to miało zmienić? Ten przykład tylko naprawdę to potwierdza. I tak naprawdę myślę, że być może ważnym pytaniem jest pytanie, które sięga do czarnych stron, które niestety nam oferuje AI, bo kiedy będziemy mówili o możliwościach edukacyjnych albo leczenia, stawiania diagnoz w medycynie, to myślę, że wykazujemy się zbyt daleką naiwnością. Znaczy, no jest bardzo jasne, że tak, no, jak prawie każda technologia, także no, AI może być użyte do celów militarnych. I jest użyte, tak, ale to pytanie do jakiego, na jakim poziomie, tak? Z tego co wiem, to tak naprawdę siły zbrojne Stanów Zjednoczonych mają zasadę, że nie możesz mieć w pełni zautomatyzowanego, w sensie nie możesz zabijać ludzi używając AI, tak? To jest dość troszeczkę inaczej sformułowane, więc, ale to jest, tak, znaczy to jest konwersacja, jak znowu mówimy o politykach i politykach, to jest konwersacja, którą powinniśmy mieć, tak, że oczywiście, że ta technologia jest i będzie użyteczna do militarnych celów, no i teraz trzeba pomyśleć, jak my o tym myślimy, tak, i to jest szalenie trudny temat, tak, bo kiedy, no, można mieć współpracę w wielu innych dziedzinach, jest bardzo ciężko mieć współpracę globalną na tle militarnym z oczywistych powodów, tak, więc to jest rzeczywiście coś, co mnie martwi. Nie mam w tej chwili, to może jestem najmniej optymistą, ale no, nie wiem, no, jak mówię, właśnie nie lubię tej analogii, ale do niej wracam, tak, z bronią atomową też jakoś żeśmy się w końcu, no, jakiś stan takiego, no, że tak powiem, równowagi, tak, no, on działa lepiej lub gorzej, no, ale jednak wojny atomowej jeszcze nie mieliśmy. Może uda się wypracować jakąś taką chwiejną równowagę, jeśli chodzi o użytkowność, o użytkowanie AI. Ale tak, to jest absolutnie coś, co mam nadzieję, że także rząd polski myśli o tym. Może to nie jest coś, co oni publicznie o tym powiedzą, ale no tak, to jest, ma pan rację. I to rzeczywiście, jeśli to pójdzie w złym kierunku, jeśli nie będzie wystarczającej kontroli nad tym, w jaki sposób to jest używane, no to tak, to może mnie być ciekawie. Dzień dobry. Jeśli można, korzystam z prawa posiadania mikrofonu.
Joanna Mucha, polityczka pewnie jedyna na tej sali, więc pierwsze... Trochę najpierw, szkoda, ale najpierw, cieszę się, że pani jest. Parę komentarzy, tak rzeczywiście politycy nie znajdą trzech dni, to można uznać za pewnik. Po drugie, ja bardzo chętnie bym opowiedziała, co myślę na temat AI i wykorzystania jej w służbie zdrowia i na rynku pracy, ale nie ma przestrzeni i nie ma w ogóle miejsca, gdzie można byłoby o tym opowiedzieć, więc to, o tym też musimy pamiętać. Ja jestem wielką, z jednej strony entuzjastką sztucznej inteligencji, z drugiej strony widzę więcej zagrożeń niż to pojawiło się i w tym wykładzie, i w panów rozmowie. I mam taką refleksję, że to, o czym pan mówi, panie profesorze, czyli to, że pan mówi o tym, że wszystko jest w naszych rękach i że to jest pytanie, czy my damy radę, ja się zastanawiam, czy to jest właściwie zadane pytanie. Niech mnie pan poprawi. Jest w tej chwili, jeśli chodzi o te large language models, to jest 250 w Stanach, 230 w Chinach i reszta gdzieś tam rozsiana po całym świecie. W Europie mamy AI Act, w Stanach tak naprawdę no, coś tam powoli zaczynamy mieć, ale w Chinach nie ma nic. Moje pytanie jest, czy wyścig zbrojeń w sztucznej inteligencji już się rozpoczął? Myślę, że już się rozpoczął, tylko jeszcze go nie widzimy, między Stanami i Chinami. I tak naprawdę to, co my zrobimy, to nie będzie wyznaczało przyszłości sztucznej inteligencji. Obawiam się, że ten wyścig zbrojeń będzie wyznaczał przyszłość sztucznej inteligencji. I to jest to, czego się boję. To jest absolutnie coś, kiedy powiedziałem o AI i miejsce Polski w świecie, to jest dokładnie, cieszę się, że pani o tym myśli, bo to jest coś, że powinniśmy myśleć. Co do takich konkretów, to tak naprawdę Chiny mają regulacje na temat AI, nawet całkiem dobre regulacje, tylko jest taka jedna gwiazdka, że ona nie dotyczy tego, co państwo robi. Ale jest bardzo dobre, więc tego. Co do ilości, w sensie to też, chodzi o large language model, nie chodzi o ilość, chodzi o które są topowe i w Stanach jest teraz Mistral w Unii Europejskiej, który jest Epsilon troszkę słabszy niż te najlepsze modele i w Chinach publicznie to wciąż są troszeczkę do tyłu, publicznie, tak? I to jest ta różnica, zawsze mówię, że w pewnym sensie w Stanach to widzimy, co jest najlepsze, w Chinach to nie do końca wiemy, tylko mamy takie tylko dolną granicę tego, bo nie wiemy, czy czegoś tam nie ma w tym. Więc wyścig zbrojeń na pewno, to jest oczywiście, że to się dzieje, tak? Ale przynajmniej w percepcji ludzi to się dzieje, to nie ma co mieć tutaj iluzji na temat. Po pierwsze, kiedy ja mówię, że to jest w naszych rękach, nie mówię, że tylko w polskich rękach. Ja mówię w światowych rękach, w naszym, myśmy sobie demokrację, myśmy... Tak, na Chiny może nie mamy żadnego przełożenia, nawet to nie jest prawda, w sensie to jest... Po to mamy Pakt Atlantycki, po to mamy Unię Europejską, po to mamy jakiś nieformalny sojusz z Zjednoczonymi, żeby możemy zacząć działać razem, żeby nawet Chiny... Przepraszam, dodam jeszcze jedno zdaniowe pytanie do tego, co mówiłam. Czy nasz Pakt Północnoatlantycki ma w ogóle jakiś wydzielony zespół, który zajmuje się sztuczną inteligencją? Powiem szczerze, że nie wiem. Mam nadzieję, że ma, ale nie, po prostu nie wiem. Być może coś tam robią. Tak, więc może robią. Zdecydowanie powinni mieć. Ja zadam pytanie do pani, czy Polska ma taki zespół? No właśnie, w sensie mam nadzieję, że jest. Tak, więc tylko tyle powiem. Więc to jest dokładnie to, czego oczekuję od polityków, że właśnie to jest polska racja stanów, tak? W sensie tak, jest rzeczywiście sytuacja taka, że nie jesteśmy supermocarstwem światowym, co nie możemy dyktować wszystkim, co robić, ale też nie jesteśmy totalnie nieważni i możemy też rozmawiać z innymi i starać się właśnie budować jakieś porozumienie, jakiś konsensus, tak? Więc tak, to nie będzie łatwe, ale jeśli tego nie spróbujemy, to na pewno nie będzie dobrze, tak? I tylko ostatni komentarz na temat tego, co pani powiedziała, że pani z chęcią powiedziała swoje poglądy na temat AI, tylko że nie ma przestrzeni. To jest prawda, ale pani wie, że to jest takie wiesz, kura i jajko, tak? Nie ma przestrzeni, bo nikt o tym nie rozmawia, więc ludzie nie wiedzą, że to są pytania, których powinni zadawać, tak? Więc po to właśnie jest ten wykład, żeby ludzie zaczęli zadawać te pytania w mediach i tak dalej, więc politycy, tacy jak pani,
mogą zacząć odpowiadać, a będą zmuszeni odpowiadać. Więc no, jakoś trzeba to zacząć, tak, ale zgadzam się z panią, że w tej chwili jest troszeczkę, no, nie ma takiej, nie ma pogody na AI w tej w przestrzeni politycznej. Dobry wieczór. Ja chciałam zapytać, bo tutaj z sali padało wielokrotnie i bardzo dużo o zagrożeniach związanych z AI i pan przytakiwał i zgadzał się właściwie ze wszystkimi tymi stwierdzeniami. I chwilę wcześniej powiedział pan o tym, że jest pan, patrząc na przyszłość i na rozwój AI, jednak umiarkowanym optymistą. I chciałam zapytać, na jakich przesłankach pan ten swój optymizm zawiesza? Na tym, że jest wciąż w miarę wcześnie i że, znaczy, no, w sensie, no, pytanie jest takie, czy ja wierzę w ludzkość, że coś, że cokolwiek jeszcze potrafimy zrobić, tak? I wciąż wierzę, może irracjonalnie, i wszystkie zagrożenia są prawdziwe, ale my też o nich wiemy. Mój zespół zajmuje się w szczególności, no, zrozumieniem części z nich, więc chcę mieć nadzieję, że jeśli wiemy, o coś, czego się obawiać i co trzeba zrobić, żeby temu zapobiec, to to zrobimy. Z drugiej strony mamy zmiany klimatyczne i jak to się dzieje, więc może to jestem zbyt optymistyczny tutaj, tak? Ale mój optymizm jest taki, no, że w sensie się łatwo jest być pesymistą, tak? Szczególnie w tym klimacie. No, jak się nie mamy żadnego optymizmu, no to po co my żyjemy, tak? Znaczy, w sensie, zgadzam się, wszystkie zagrożenia są prawdziwe i wierzcie mi, że no, poza Polską jestem racjonalistą, tak? Ja jestem tym realistą, tak? Jestem tym, kto mówi właśnie, że no słuchajcie, trzeba powiedzieć o tym i o tym, o tym, ale no kurczę, no, no albo się poddamy jako ludzkość i po prostu powiemy, że my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, jesteśmy po prostu tak skazani na te po prostu fale rozwoju, nas obmywały i tylko tyle, albo coś zrobimy. Jak mówię, no jest to proces bardzo bolesny, ale jednak, nie wiem, właśnie no Unia Europejska zaczyna myśleć o, w sensie jest ten AI Act. Stany Zjednoczone też działają. Może Polska zacznie też działać. No tak, to jest cały podstaw, no ale to, no, nie wiem, no, tak, po co żyć, jeśli już nie wierzymy, że cokolwiek da się być zrobione. Znaczy, no, ja mam plan, w sensie dla każdego z jej zagrożeń sądzę, że wiem, co moglibyśmy zrobić, żeby je zminimalizować. Więc to jest ten racjonalny optymizm. Ten romantyczny optymizm jest, że ponieważ jest plan, to uda się go wykonać. To jest romantyczny optymizm, to jest pewne, ale to jest mój wybór w takim razie personalny. Znaczy, no, mogę tylko powiedzieć części, więc, bo to jest publiczna część. Znaczy, no, jak mówię, mój zespół zajmuje się po pierwsze zrozumieniem dokładnych ryzyka. Także w sensie zamiast po prostu mieć konwersację kiedyś, o, to brzmi strasznie, tego nie chcemy. Chcę po prostu, żeby rzeczywiście mieć konkretne zrozumienie, okej, okay, jak prawdopodobne jest to ryzyko, co mogłoby spowodować, że ryzyko jest mniejsze, w sensie co tak naprawdę działa. Więc dużo mojej pracy jest budowanie tego, praca u podstaw tej nauki, tego, żeby o tym myśleć właśnie nie emocjonalnie, ale racjonalnie. I to, co także zrobiliśmy, no to OpenAI, my żeśmy opublikowali i go też, no właśnie to jest coś, co to jest dokument, który pokazuje, jak my o tym myślimy, to jest tak zwany Preparedness Framework, czyli tam, no to jest, nie wiem, jakoś, no nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski w tej chwili, ale chodzi o to, że to jest dokument, który pokazuje, w jaki sposób my testujemy te modele, żeby zrozumieć ich, no, potencjalne ryzyka i w jaki sposób nasze, no, podejmowanie decyzji jako firmy, które modele wypuścić, a które byśmy nie wypuścili, no w sensie, jak to wszystko działa, tak, że po prostu pokazujemy, to jest sposób, w jaki ten, no, tam mój zespół tam gra w miarę ważną rolę, po prostu w jaki sposób my myślimy o tym, żeby, no, do our part, czyli w sensie upewnić się, że technologia, która jest niebezpieczna, nie jest wstępiona. Ale mówię, te inne zagrożenia, OpenAI, na sensie, no, z chęcią porozmawiam z ludźmi, wytłumaczymy, co my wiemy, ale to nie jest coś, co my powinniśmy byli robić, tak? W sensie, dlatego, że my nie jesteśmy w stanie tego robić, nie byłoby dobrze, gdybyśmy to robili, ale bardzo chcemy, żeby to się zdarzyło, tak? Jeśli to ma sens. Czy
Z tego, co rozumiem, to w niektórych już tak. Tak, to jest też kolejna rzecz, którą właśnie też z jednego z powodów, w sensie jest Antropik, który także taki podobny, opublikował podobny dokument, jest troszkę inny, ale to jest ten sam. Wydaje mi się, że Google ma zespół przynajmniej podobny, z tego, co ja rozumiem, który zrobi. I to, co tak naprawdę chciałem, to jest sposób, w jaki jako OpenAI o tym myślimy, że my pokazujemy światu, co my robimy. Też w tym sensie chcemy powiedzieć, że no, chcemy, żeby to było normą, że takie rzeczy robimy. Tak, znaczy w sensie, tak, właśnie to jest dość rozumiane, że tak, ja jestem w kontakcie z tymi zespołami z innych tego i sobie wymieniamy się informacjami, które właśnie są, bo to tak naprawdę to jest ta część tego całego systemu, która jest, no, jest, to nie jest kompetytywne, tak? Wszyscy chcemy uniknąć tego, że coś się złego zdarzy, więc się... Nie zaskakujące, po prostu no, to tak samo, taka sama współpraca jest w wielu innych dziedzinach, tak? Kiedy chodzi o to, żeby nauczyć się, jak, no, jak robić lepiej, no, bezpieczeństwo, tak? To jest... Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że pana rola powinna być najważniejsza, nie na samym szczycie, ale taki, co wie, więc to jest osnowna konwersacja, w sensie dokument jest online i pokazuje dokładnie, jaka jest rola i mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że dotąd, no, że powiem, że cały zarząd firmy no, bardzo poważnie traktuje to, co mój zespół robi. Tak, w sensie, że tylko tyle powiem. Także wiadomo, czasami no, do czasu, kiedy rzeczywiście absolutny kryzys się zdarzy, możemy nigdy nie wiedzieć, ale wszystko pokazuje, że jest to, no, że to nie jest tylko taki no, coś, żeby fajnie wyglądało, tylko że naprawdę no, to jest coś, co jest traktowane bardzo, bardzo, bardzo serio. Przy okazji, no, to nie jest nowy temat dla OpenAI, tak? To żeśmy rozmawiali o tym od samego początku, tak? Że to jest ważne dla nas i to jest, jak mówię, no, ja tam jestem i byłem bardzo jasny, że no, że ja tutaj będę, jeśli tylko jeśli uważam, że to jest, że tu na serio to traktujemy. Tak, znaczy to jest właśnie no to, tak, więc ja zdecydowanie nie stwierdziłem żadnego safety washing ani takiego, więc raczej to no jest firma jest bardzo, no, bardzo zdedykowana do tego, żeby to rzeczywiście robić właściwie. Ja? Tak, a tam jest, ale tutaj ktoś jest z mikrofonem, więc... Ja może? No, tam jest pan, który rozdziela mikrofon. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za bardzo ciekawe spostrzeżenia, a zwłaszcza ujęło mnie to, że pan się stanął w obronie kultury też polskiej, bo to jest niezwykle ważny wyznacznik, prawda? Jesteśmy kulturą małego języka i stosunkowo niedużą cywilizacją. I no mamy pewną jakąś specyfikę, ale jesteśmy w skali globu, jesteśmy maleńcy. I teraz, wie pan, mówię to w 3 dni po tym, jak urzędnicy Ministerstwa Kultury wykreślili z własnego projektu ustawy o prawie autorskim szansę wszczęcia jakiegoś procesu dochodzenia do regulacji niektórych aspektów sztucznej inteligencji, od choćby legalności danych, na których modele sztucznej inteligencji mogłyby się uczyć, legalności źródeł tych danych, tak? I od strony wynagrodzeń dla właścicieli praw autorskich, które są w procesie uczenia się modeli sztucznej inteligencji wykorzystywane. Ale jak już powiedziałem, mamy spokój, bo samo Ministerstwo Kultury wykreśliło swoją propozycję w tym względzie. A ponieważ ja jestem dziennikarzem i praktykiem zarządzania prawami autorskimi, to brałem udział w konsultacji wielu projektów takich ustaw i wiem, jak to bolesne jest dla całego środowiska polskiej kultury. Bo my sobie już zdajemy sprawę z tego, że de facto mówimy o demokracji, wie pan. I pan o tym także wspomniał, że oto na etapie budowania środowiska sztucznej inteligencji, które będzie w pewnym sensie, a może nawet nie w pewnym sensie, tylko w 100% zaspokajało
potrzeby informacyjne, emocjonalne, potrzeby nawet wyborcze ludzi, wielkiej części ludzi, którym będzie wystarczało zadanie pytania nie tylko waszemu modelowi, ale także innym, przyszłym narzędziom sztucznej inteligencji. Jak mam się zachować w wyborach na przykład? Albo w jaki sposób mam się zachować wobec, nie wiem, żony, albo co zrobić z dzieckiem, które mówi B, tak? No w każdym razie zaspokoi wszystkie potrzeby informacyjne i emocjonalne. To również w pewnym sensie skłoni dużą większość społeczeństwa do tego, by traktować swoje wybory polityczne na przykład w kategoriach transakcyjnych. Jestem rolnikiem, mam 30 lat, na kogo mam zagłosować w najbliższych wyborach? Wpiszą do promptu, prawda? A więc czy istnieje, pańskim zdaniem, technicznie, bo tutaj będę pytał fachowcach, czy istnieje pańskim zdaniem gdzieś możliwość demokratyzacji na etapie budowania tego uśrednienia w wynikach otrzymywanych po kontakcie czy po zadaniu promptu do modelu sztucznej inteligencji? Mam na myśli tutaj taką prostą rzecz. Przecież OpenAI podpisał i buduje razem z Microsoftem duże środowisko spółek, co już zaburza w pewien sposób wpływ danych na wyniki otrzymywane po zapytaniu ChatGPT. Bo to teraz Axel Springer ma prawie, no, ma, że tak powiem, wejście do wyników wyszukiwania ChatGPT, a już nie New York Times, prawda? I już mamy konflikt, że pewne opcje ideowe są, a inne nie są. Ciekaw jestem, na którym etapie, czy na etapie na przykład baz danych, z których korzystają do uczenia się modele sztucznej inteligencji, czy na etapie już innym, politycznym, musi dochodzić do jakiegoś równoważenia, demokratyzacji, funkcjonowania środowisk sztucznej inteligencji. Dziękuję bardzo. Tak, znaczy, jak mówię, to jest dobre pytanie, ale to nie jest pytanie techniczne, to jest pytanie, jak mówię, no, co to znaczy, co znaczy bycie demokratycznym w kwestii, no właśnie kwestii, w sensie, które źródła zostaną użyte. To jest bardzo ważne, tylko mówię, że nawet to nie jest jasne, tak? Nawet to nie jest jasne, jaka jest właściwa odpowiedź, tak? Czemu Springer, czemu New York Times, a nie jakaś inna gazeta czy coś, więc to jest, ale to jest tak, to jest coś, co, to są pytania i konwersacje, które powinniśmy mieć. To nie jest, to są tam pewne techniczne trudności także, tylko mówię, że dla mnie problemem jest, że nie wiemy, co tak naprawdę, w sensie tak, no właśnie demokracja to jest ważna idea, bardzo ważna idea, ale jest, ona jest dość jeszcze niedospecyfikowana. Tak, demokracja, w każdej demokracji, na przykład mamy pytanie, demokracja, kto może głosować, tak? Jak się te głosy liczy i tak dalej, tak? Więc no, to są bardzo, jak to wiemy z wyborów, to są bardzo ważne pytania, tak? Jaką, czy mamy dehonda, czy jakąś mamy inną sposób liczenia, więc no więc to jest ten diabeł tkwi w szczegółach. No i tak, to trzeba, no, porozmawiamy o tym. Pytanko szybkie. Panie profesorze, korzystam z tego, że mam szansę rozmawiać ze specem, jednym z największych na świecie, od technologii również. Nie wiem, czy nie wiem, czy największy na świecie, ale no okej. Okay. No, podejrzewam. Trochę pytanie z dziedziny wręcz science fiction. Nazywa się to sztuczną inteligencją dzisiaj i podejrzewam, że z tego powodu też jest to taki hype, że jest to jakaś inteligencja sztuczna, ale tak naprawdę nie jest to jeszcze dzisiaj inteligencja. To jest jeszcze lepszy system zbierania danych, nie wiem, kontroli pewnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Czy według pana technologicznie widzi pan w perspektywie jakiejś, no, miary najbliższej sytuacji, w której, tak nazwijmy to, ta sztuczna inteligencja stanie się rzeczywiście inteligencją, zacznie żyć swoim życiem i wyjdzie kompletnie spod kontroli ludzkiej, tak jak to było, nie wiem, w Odysei 2001 słynna scena, że komputer Al zaczyna, że tak powiem, nie wykonywać poleceń. No, na szczęście wyciągnęli mu baterię i udało się tam to zrobić wszystko. Czy według pana jest taka perspektywa? Nie wiem, na pewno dużo osób się tego obawia i właśnie ten mój zespół, w szczególności, znaczy nie sądzę, że jesteśmy, po pierwsze tak, jak już wspomniałem w moim wykładzie,
to jest taka filozoficzna kwestia, to znaczy mieć świadomość i tak dalej, więc to jest, może to jest na inny czas, ale to jest takie konkretne pytanie, że możemy stracić kontrolę nad tą technologią. To rzeczywiście jest coś, czego się ludzie obawiają i my także, nasz zespół tak naprawdę, znaczy wtedy, w tym momencie, to nie obawiam się tego, w tym momencie, w przyszłości może i dlatego mój zespół po prostu, no, część tych badań, które robimy i część tych takich pomiarów i w sensie takich testów, które robimy, sprawdzają, czy no, żeby stracić kontrolę nad tą technologią, pewne podstawowe umiejętności, znaczy to AI musiało być pewne podstawowe umiejętności, na przykład umieć po prostu samo się skopiować do internetu, umieć samo zarabiać pieniądze w internecie i tak dalej. Więc my sprawdzamy, czy to w ogóle, czy one potrafią to i w ten sposób wiemy, jak realistyczne jest nawet to, żeby ten scenariusz się zdarzył. Więc na razie to jest science fiction, może w przyszłości nie będzie science fiction. No, no to jest, jak mówię, ja tylko jestem w stanie patrzeć na OpenAI, ja mogę widzieć w przyszłość, ale tylko na pół roku, rok, bo to się tak szybko zmienia, więc nie wiem kiedy, ale to, co wiem, jest, że będziemy wiedzieli, nim to się stanie. Także właśnie to jest zadanie mojego zespołu, żeby wiedzieć, nim to się stanie. Panie profesorze, ja teraz... Dobrze, tylko to już niestety muszę tylko powiedzieć, to niestety musi być nasze ostatnie pytanie na dzisiaj, gdyż już 2 godziny trzymamy pana profesora, więc prosimy o pytanie. Niestety nie będzie już czasu na kolejne. Ja mam takie proste pytanie. Czy według pańskich przemyśleń istnieje taka nadzieja, a może niebezpieczeństwo, że sztuczna inteligencja zastąpi nam rządy, a rządzący sprowadzą się do funkcji reprezentacyjnych? To jest na pewno... Jestem w stanie sobie wyobrazić przyszłość, w której to byłoby prawdą. Nie wiem, czy to jest przyszłość, w której chciałbym żyć, ale zdecydowanie no, byłbym w stanie sobie to wyobrazić. Tak? Znaczy, no, ludzie nawet rozmawiają teraz, że ktoś tam, to było jeszcze na samym początku tego hype'u z ChatGPT, że ktoś tam założy firmę, w której CEO jest ChatGPT, po prostu się robi dokładnie to, co ChatGPT mówi. No ta firma chyba nie za dobrze sobie radziła, ale no, na pewno jest to możliwość. Osobiście nie sądzę, że to jest przyszłość, w jakiej ja bym chciał żyć, ale tak, dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie, panie profesorze. Dziękujemy serdecznie wszystkim państwu. Wiem, że każdy z nas by miał jeszcze z 5 pytań pewnie do pana profesora. Musimy liczyć na to, że to będzie pierwszy z serii naszych tutaj spotkań i potraktujmy to jako taką rozgrzewkę. Natomiast na dzisiaj niestety... Ja tylko chciałem podziękować tobie za prowadzenie i dziękuję za pytania, to było świetne. W sensie właśnie nad tym, ja nie mówię, że my się musimy tu zgodzić co do odpowiedzi, ale musimy mieć tą konwersację, tak? To jest początek.